Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest Alegromadą Troppo na portalu na temat PL. O, na samym początku. To źle wróży, proszę Państwa, ale to miejmy nadzieję, że jakoś to odczarujemy po drodze. Dzisiaj no, liczymy wszyscy na Wielką Ucztę Intelektualną, ponieważ naszym gościem jest mniej, mniej więcej tylko profesor Marcin Matczak który jest i prawnikiem, i specjalistą od języka prawniczego, i od teorii filozofii prawa, co ja nie bardzo wiem, co to jest, chociaż mnie kiedyś wielokrotnie zresztą usiłowano tego nauczyć, ale jakoś nie wchodzi. Jest autorem ośmiu książek i tak dalej, i tak dalej. Coś ważnego opuściłem, panie profesorze. Dzień dobry. Bardzo, dzień, dobry dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Naprawdę ośmiu? To już, już, już tak dużo? Być może, być może. Być to może to, to niedużo. Właściwie tutaj powinno paść pytanie takie, czy ile pan do każdej dołożył? No, bo to jest. W no to, to, to tak. jest nieraz frustrujące, bo te tak. książki, nad którymi najdłużej pracowałem, czyli książki naukowe, one się nie sprzedają w ogóle. Natomiast te, nad którymi pracowałem pół roku, te sprzedają się dosyć dobrze i to pewnie nie ze względu na mnie. Zaraz do książek przejdziemy, ale na rozgrzewkę, proszę państwa, zadaję dwa szybkie pytania panu profesorowi. Jakby to powiedzieć, spoza jego specjalności, w ogóle będę starał się jakby to powiedzieć, robić skoki w bok poza jego specjalności, a tych specjalności jest sporo, są liczne. Co panu dała Sława? To jest pytanie dla mnie dwuznaczne, bo Sława. Ja też dlatego je panu zadaję. O. Dlatego, że pytanie, czy to chodzi, chodzi o Sławę pisaną o wielką literą, czyli moje rodzinne miasto. Czy chodzi o sławę pisaną, pisaną małą literą, która jest, rozumiem, utożsamiana z jakąś rozpoznawalnością? A ta więc... druga na strym koniu jeździ, a ta pierwsza jednak. Tak. To jest oczywiście dla mnie bardzo ważne miasto, to jest miasto mojego dzieciństwa. To nie jest miasto, w którym się urodziłem, dlatego że ja urodziłem się na Górnym Śląsku, stamtąd pochodzi rodzina od strony mojego, mojego ojca. Natomiast ze względu na problemy zdrowotne moi rodzice przeprowadzili się stamtąd, kiedy byłem bardzo mały, w związku z tym nie nauczyłem się na przykład mówić gwarą śląską, chociaż mój ojciec mówił nią. I tam właśnie się przeprowadziliśmy w Lubuskie i ta sława była oczywiście dla mnie jakby krajem mojego dzieciństwa dlatego że to jest piękna miejscowość która jest położona nad jeziorem nad takim mazurskim jeziorem co zawsze powodowało później pewne problemy bo kiedy na przykład jechałem na Mazury licząc pierwszy raz licząc że tam zobaczę coś niezwykłego okazywało się że te jeziora często są nieporównywalne z pięknem jeziora sławskiego no więc jest to po prostu miasto mojego dzieciństwa z którym oczywiście wiążę wielkie wspomnienia to jest także miasto z którego pochodzi moja żona Natomiast jeżeli chodzi o tę drugą sławę, tę, tę, tę pisaną małą literą, to... Jak pan powiedział, ona na pstrym koniu jeździ, po pierwsze. Po drugie, to jest takie zjawisko bardzo trudne do określenia. To znaczy, w pewnym momencie człowiek zaczyna być na przykład rozpoznawany na ulicy, dlatego że był na przykład w telewizji albo coś powiedział. I na początku nawet to sprawia pewną przyjemność, no bo to jest takie ciekawe. Pamiętam kiedyś by, byliśmy z żoną na lotnisku w Amsterdamie, gdzie po jakimś tam moim wystąpieniu związanym z praworządnością zaczęły, najpierw podeszły dwie osoby, później trzy, później pięć, później następne trzy, wszystkie wyrażając poparcie. Ja byłem dosyć zdziwiony. Okazało się, że to jest chór z Gdańska, który właśnie wracał z koncertu i cały należy Niech do Nie pan nie dezawuje, bo to im pan koncerty <grym> Tak, ale to, to było, więc nieraz jest tak, że to, to na początku sprawia przyjemność. Później z tym oczywiście wiążą się pewne koszty związane z tym, że no nie do końca już się ma swoją własną prywatność. Na przykład jak się idzie do sklepu, ludzie zaglądają do koszyka, co tam się kupuje, prawda? I w pewnym momencie człowiek zdaje sobie sprawę, że to może nie jest taka fantastyczna sprawa, ta, 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 ta rozpoznawalność zwłaszcza, że ona wcale nie musi oznaczać akceptacji. – Otóż to, otóż to. No to drugie szybkie pytanie na początek. Odmówił pan przyjęcia tytułu profesora zwyczajnego z rąk lokatora Pałacu Namiestnikowskiego, a potem po wyroku uniewinniającym pisarza Jakuba Żulczyka napisał pan bardzo żarliwy, jakby to powiedzieć, materiał na temat tego, że jednak nie wolno ubliżać mhm. prezydentowi, czy w tym nie tkwi sprzeczność? Myślę, że nie, dlatego że po pierwsze, ja starałem się, żeby ta moja odmowa była dosyć grzeczna i żeby ona pokazała, że ja naprawdę doceniam to, co zrobił pan prezydent Duda. Ja spodziewałem się, że on uczyni z tego kwestię polityczną, z tej, z tej mojej profesury, tak jak niestety stało się z profesorą profesora Żelaznego czy, czy profesora Bilewicza. A tutaj nagle mnie zaskoczył, dlatego że po zaledwie chyba dwóch czy trzech miesiącach rzeczywiście ten, ten tytuł mi przyznał. Ja wyjaśniłem, dlaczego nie mogę odebrać tego tytułu z jego rąk w tym, w tym liście i starałem się to zrobić w sposób taki niekonfrontacyjny. To znaczy, z jednej strony pokazać, że ja to doceniam, z drugiej strony wyjaśnić spokojnie to, dlaczego ja tam nie mogę przyjść. Natomiast rzeczywiście, po tym, kiedy ten, wini ten wyrok się pojawił, to jest generalnie sprawa, z którą ja od, jakiś czas, od jakiegoś czasu próbuję dotrzeć do ludzi, że Mamy w społeczeństwie pewną grupę ludzi, dla których Andrzej Duda jest ważny, którzy na niego głosowali, którzy z nim się utożsamiają i teraz. Y on jest demokratycznie wybranym prezydentem. Nawet jeżeli możemy mieć wątpliwość co do legalności czy, czy, czy uczciwości tych wyborów, ale jest. I wielu naszych współobywateli się z nim utożsamia. W związku z tym, takie bezmyślne obrażanie głowy państwa jest w jakimś sensie obrażaniem także tych ludzi. A myślę, że tego nie potrzebujemy. Społeczeństwo polskie jest podzielone, rozdarte, spolaryzowane, i nie ma sensu dokładać jeszcze kolejnej, kolejnego kamyczka do, 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 do tej lawiny, która się za moment, za moment uruchomi. W związku z tym, wydaje mi się, że jednym i drugim działaniem starałem się okazać pewien jednak respekt dla. Dla, dla, dla prezydenta, dla głowy państwa, nawet jeżeli krytykuje Andrzeja Dudę jako człowieka czy polityka, więc myślę, że mam nadzieję, że nie było pomiędzy tym jakiegoś rozdarcia, czy jakiegoś rodzaju sprzeczności pomiędzy tymi, tymi działaniami. no Można tylko mieć wątpliwości co do tego, czy takie, jakby to powiedzieć, no nie chcę nazwać tego przymykaniem oczu, nie zaciemni tego, czego potrzebujemy, mam wrażenie, to znaczy coś wyraźnego rozróżnienia dobra od zła. To prawda, że może się tak nieraz zdarzyć, i mi na pewno daleko jest od tak zwanego symetryzmu, który takim zaciemnianiem jest, ale wie pan. No, nie sądzę, że nazywanie głowy państwa debilem jest jedynym sposobem wyrażenia krytyki, prawda? Można na pewno to zrobić inaczej. Co no więcej. Tak, jedni myśli... nie mają taki temperament mają tak, i nie mają inny. Można to zrobić w sposób, który nawet jest bardziej krytyczny, bo to nie zawsze jest tak, że obraźliwe słowa przenoszą największą ilość energii, którą chciałoby się przenieść. Wydaje mi się, że to nie jest najlepszy sposób. I tak jak mówię, jest to sposób, który przede wszystkim. O tym ja sporo ostatnio także mówię, on, on atakuje wartości, które są ważne dla pewnej części naszego społeczeństwa, prawda? Bo jeżeli mamy takich ludzi, którzy na przykład witają Andrzeja Dudę transparentami, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które cię wykarmiły, to oczywiście możemy się z tego śmiać. Ale możemy także się nad tym zastanowić, dlaczego dla niektórych ludzi władza, czy pewien autorytet, czy właśnie prezydent staje się jakby czymś wręcz boskim. No prawda? właśnie, chciałbym się z Panem wspólnie zastanowić, ale w dalszej części tej rozmowy. Tak. A teraz jeszcze jedno z szybkich pytań, a właściwie nie, nie pytań, tylko stwierdzeń, a nawet zachęt chciałbym powiedzieć, bo stosunkowo niedawno wyszła Pańska ostatnia książka pod tytułem Jak wychować rapera, czyli bezradnik, tak. i nie jest to koniecznie książka, Książka o muzyce, a ja zacytuję od razu, żeby przed pole wyczyścić: wychowujemy nasze dzieci do posłuszeństwa, a zapominamy wychowywać je do buntu. Tymczasem porządny człowiek, a co za tym idzie, dobry obywatel, musi wykształcić w sobie zdolność do rebelii, jeśli okoliczności tego wymagają. To proszę teraz namówić czytelników, naszych widzów, żeby kupili tę książkę, i podać <laughs> im dwa dobre powody kupują i tak, ja wiem, ale, ale to ja, ja mam pewien problem, dlatego że ku mojemu zaskoczeniu ta książka, która w, moim, w moim, mojej intencji była takim projektem edukacyjnym, ona została przez część osób odebrana jako robienie prywaty na popularności mojego syna. Może to nie jest nic złego, prawda? Ja we, we w, samym, w samym wstępie do tej książki piszę, że ja perfidnie wykorzystuję popularność mojego syna, zwłaszcza wśród ludzi młodych, żeby trochę ich indoktrynować takimi rzeczami jak właśnie miłość dla demokracji czy dla wolności słowa. I ta książka jest o tym. Tak naprawdę ona, oczywiście ona korzysta z pewnego rodzaju naszej prywatnej historii, bo wydaje mi się, że ważne jest, żeby pokazać, że za jakimiś poglądami stoją konkretni ludzie. Dla mnie ta książka jest projektem edukacyjnym i takim międzypokoleniowym projektem. Ona, każdy z rozdziałów jest złożony najpierw z opowieści prywatnej dotyczącej u, jakiegoś utworu mojego syna, który na, ta część będzie na pewno interesująca dla, dla jego pokolenia, dla, dla młodych ludzi, z jego, którzy są mniej więcej w tym samym wieku. Druga część jest próbą wyprowadzenia z tego jakichś bardziej ogólniejszych kwestii dotyczących właśnie demokracji, państwa, życia wspólnego w społeczeństwie. Ta część może być bardziej interesująca dla e, powiedzmy mojego pokolenia, pana pokolenia. I myślę, że tutaj może się, mam nadzieję, że ta książka będzie jakimś takim łącznikiem pomiędzy pokoleniami, bo nam się Polska także rozpada w tym zakresie. Mam już takie informacje, że ludzie czytają tę książkę wspólnie, to znaczy dzieci tłumaczą pierwszą część swoim rodzicom czy dziadkom, rodzice i dziadkowie tłumaczą tę drugą część i tutaj się rodzi jakaś synergia międzypokoleniowa. Więc jeżeli ta książka mogłaby być po pierwsze projektem edukacyjnym, nowoczesnym, takim nietypowym, który poprzez piosenki hip-hopowe uczy demokracji, to byłbym bardzo zadowolony, a po drugie, gdyby mogła być pretekstem przynajmniej do rozmowy międzypokoleniowej, to w ogóle byłoby fantastyczne. Więc jeżeli te dwie rzeczy są dla kogoś ważne, To znaczy, żeby czegoś nowego w sposób nietypowy się nauczyć, albo mieć platformę do dyskusji ze swoimi dziećmi czy ze swoimi rodzicami, no to może warto tę książkę kupić. Widzą Państwo, jest nie jeden powód, ale wiele powodów, dla których warto tę książkę kupić, a zwłaszcza przeczytać. Ja, ja chciałem Pana zapytać, bo w mojej rodzinie funkcjonuje takie motto: przyzwoity człowiek zawsze jest w opozycji. Czy Pan pochwala to motto? Czy Pan też tak uważa? Tak, do, myślę, że trzeba być w opozycji do czegoś. Co więcej, dobrze jest mieć wrogów. Stare powiedzenie mówi, że jeżeli się ma wrogów, to znaczy, że czegoś się ważnego w życiu broniło. prawda? Jeżeli wszyscy nas lubią, to prawdopodobnie jesteśmy jacyś tacy nijacy. E, więc także ta książka o tym jest. Ja tam mówię dużo o buncie i o rebelii w takim rozumieniu filozoficznym, w takim rozumieniu, które nam przedstawił Albert Kami, e, gdzie jest ta rebelia, czy ten bunt, czy opozycja, o której Pan mówi, rozumiana jako sprzeciw wobec zła, a zło jest zawsze. Czy to na poziomie prywatnym, czy to na poziomie publicznym. I wydaje mi się, że porządny człowiek powinien to zło dostrzec. Zdefiniować i z nim walczyć. No i jeżeli to robi, to to jest, to to jest opór, to jest, to jest opozycja, to jest bunt, to jest ta rebelia, no, o której Kami pisze. Yy, a jak mówię, tego zła jest całe mnóstwo, naprawdę na różnym, różnym poziomie. To może być zło w rodzinie, to może być zło na osiedlu, to może być zło w szkole, to może być zło na poziomie państwa, to może być zło na poziomie ponadpaństwowym, na przykład zbliżający się kryzys klimatyczny. Ważne, żeby, myślę, znaleźć sobie jakieś taki, takie zło i z nim powalczyć, chociażby na małym poziomie, bo wtedy świat się stanie trochę lepszy. Więc tak, myślę, że. Porządny człowiek powinien być w opozycji nie dlatego, że jest malkontentem albo że coś mu się nie podoba, tylko po prostu ta opozycja powinna być opozycja wobec zła. Amen. Udziela się pan dość intensywnie na różnych tzw. Tak forach społecznościowych. Pańskie wykłady i felietony na YouTube mają wspaniałą oglądalność. I moje pytanie, czy to jest rządza poklasku, która pana kieruje, czy po prostu jest pan wulkanem energii intelektualnych, który potrzebuje krateru, którym dać upust tej energii? Wie pan, ja, ja myślę, że to jest jakaś realizacja tego mojego buntu przeciwko temu, co się dzieje. Ja, ja jestem dosyć takim naiwnym yy, wyznawcą starej sokratejskiej prawdy, że ludzie robią złe rzeczy, ponieważ nie wiedzą, co jest dobre i jeżeli im się spróbuje powiedzieć i przekonać yy, co do tego, co jest dobre, to będą robili to, co dobre. To nie jest do końca prawda, to jest rzeczywiście naiwne przekonanie, ale wydaje mi się, że trzeba próbować. I ja od dłuższego czasu, no powiedzmy od tych 6-7 lat, kiedy moim zdaniem w polskiej przestrzeni publicznej zaczęło się dziać bardzo źle, Zaangażowałem się w te różne sposoby mówienia, czy to poprzez właśnie podcasty, czy to przez filmy na YouTube. To, to, to nie jest znowu taka przyjemna kwestia. Pan też nagrywa od pewnego czasu, już przecież od długiego czasu te podcasty, to jest po prostu praca, którą trzeba wykonać. Natomiast uważam, że tak, posz, tak zmieniło nam się tak zmieniło nam rzeczywistość technologicznie. Że ja na przykład jako nauczyciel, bo przecież jestem nauczycielem akademickim, muszę szukać nowych sposobów dotarcia do ludzi, tak żeby moje gadanie nie było gadaniem, prawda, gadającej głowy, w której po trzecim zdaniu ludzie zasypiają, tylko właśnie, żeby na przykład wykorzystać elementy popkultury. Tam w tych moich filmach ja nieraz się odnoszę, nie wiem, do Batmana na przykład, prawda, czy do Pinokia, tłumacząc na podstawie takich przystępnych, mam nadzieję, rzeczy które wszyscy znają, rzeczy inne, których nie znają. Ta książka, która wykorzystuje utwory mojego syna no też jest takim, jakby takim sposobem mówienia o tym w nowoczesny sposób, bo wie pan, można mówić o demokracji w, tak jakby w taki sposób, że ludzie od razu zasną. Mam nadzieję, że przy tej książce, przy tych filmach tak nie jest. Więc myślę, że jest to po prostu jakaś realizacja mojej misji takiej, którą, którą rozpoznaję społecznej, która jest po prostu misją edukacyjną. No ja tak jakby, jestem nauczycielem, zawsze byłem nauczycielem, więc jest to inna forma uczenia, która, mam nadzieję, komuś się do czegoś przydać. Ale czy Panu to daje satysfakcję? Daje mi to poczucie dobrze spełnionego obowiązku, tak bym powiedział. Mam wrażenie, że jest jeszcze jedno, jeden element, o którym może się rzadziej mówi. Kiedy mówimy, zwłaszcza publicznie, to to nam pozwala myśleć także, także jaśniej. To znaczy często jest tak, ja wprawdzie jak przystępuję do wykładu, to oczywiście mam to ułożone w głowie, ale bardzo często zdarza się tak, że dopiero kiedy mówię i te myśli jakby ze mnie wychodzą, ja je oglądam i, i słucham ich, to, to zmienia moje myślenie. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Więc, więc mówienie to też myślenie i to też mi po, pozwala pewne rzeczy, na przykład jeżeli dwa, trzy razy powiem o tym samym, to mam wrażenie, że sam to lepiej rozumiem. To znaczy widzę, czy pewne rzeczy do siebie pasują, czy nie pasują, czy trzeba je prezentować inaczej. Więc dla mnie to też jest jakiegoś rodzaju trening myślenia, to mówienie. Tak, pamiętam, przed kilkunastu laty Umberto Eco napisał felieton, który... No wzbudził sporo emocji i polemik, ale najzupełniej słuszny i myślę, że dziś już przyswojony. Napisał mianowicie, kiedy chce się dowiedzieć, co sądzę na jakiś temat, to siadam i pisze felieton. To, to jest bardzo mądre zdanie. Tak jak pan powiedział, na początku ja się zajmuję między innymi filozofią języka i my mamy takie częste przekonanie, że język działa w taki sposób, że my mamy jakąś określoną intencję w nas, następnie znajdujemy słowa i te słowa wyrażają intencje. Bardzo często jest odwrotnie. To znaczy właśnie dopóki nie powiemy czegoś, nie wiemy co myśleliśmy albo co chcieliśmy powiedzieć. Myślę, że każdy z nas kto pisze czy mówi, zwłaszcza pisze, bo to jest jeszcze większa taka eksternalizacja tego co się robi, ma takie doświadczenie, że mam świetny pomysł, ja usiądę, napiszę, kiedy go napiszę, nagle okazuje się, że on już nie jest taki świetny, prawda? Dlatego że i vice versa, e, tak, tak, tak. Myśli mogą być zamglone, natomiast, natomiast jeżeli coś jest napisane, to wtedy staje się to bardziej klarowne, a jak staje się bardziej klarowne, to widać czy jest głupie czy mądre. Tak jak było się karta, kanta czyli papier śpiewa. Kreska, proszę Państwa zmieniamy temat. Ja chciałbym, żeby nasza rozmowa miała za oś pański niedawny fedierton, w którym analizuje Pan obecny ustrój polski, ale zanim do tego dojdziemy, to musimy się odnieść do dramatycznych wydarzeń ostatnich tygodni. I w związku z tym stąd moje pytanie jakby Pan określił ustrój dzisiejszej Rosji. Wydaje mi się, że jest to ustrój antydemokratyczny i autorytarny, to, to myślę, że nie ulega wątpliwości, który niestety stanowi pewnego rodzaju wzorzec i tego ja się najbardziej obawiam jako prawnik czy osoba, która zajmuje się tym, jak państwo funkcjonuje, dla wielu innych, jeszcze demokratycznych i nie tak bardzo autorytarnych państw. Dla mnie taki system, który w Rosji panuje, jest systemem, w którym nie szanuje się różnorodności. Dla mnie to jest w ogóle kluczowa kwestia. Ja staram się definiować demokrację, wolność, takimi kategoriami jak różnorodność jednolitość. Dojdziemy, dojdziemy. tak? Ale, ale to moim zdaniem jest dosyć istotne, że jeżeli mamy państwo, które. Nie szanuje różnorodności i chce wprowadzić jednolitość, i ta jednolitość może być na różnych poziomach, prawda? To, 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 to państwo się źle skończy. Ale to jest państwo wielonarodowe i szanuje różnorodność znacznie bardziej niż Polska na przykład, bo tam y, przechodząc się po Moskwie naprawdę można spotkać ludzi y, różnych kultur, różnych języków, różnych ale, cieni ale, cery. Ale, ale to, że ludzie są, prawda, że róż, różni ludzie są, to jeszcze nie znaczy, że na poziomie państwowym szanuje się różnorodność, bo to nie jest tylko różnorodność ludzka w rozumieniu, na przykład, Narodowości, to wynika po prostu z historii jakby Rosji. Tu chodzi także o różnorodność myśli, różnorodność idei, na przykład różnorodność orientacji seksualnej, różnorodność no tak. innego rodzaju, różnorodność religijną, także, prawda? To, 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 to jest, jest wiele wymiarów tej różnorodności. No i dla mnie na pewno Rosja jest takim krajem, który na wielu tych poziomach tę różnorodność zwalcza i chce wprowadzić jednolitość, także oczywiście jednolitość władzy, prawda? Bo, bo podział Czy To się wszystko, co pan opisał, zamyka w, jakimś, w jakiejś jednej definicji. Czy można to nazwać, nie wiem, faszyzmem, yy, czy można to nazwać... Czy tylko po prostu reżimem opresyjnym, czy tylko po prostu autokracją? Jest coś te, takiego, te, Pańskim zdaniem? Nie, Pan, te słowa, moim zdaniem, są pewnymi kliszami już. Kiedy ktoś mówi faszyzm, no to wtedy zaraz rozpoczyna się dyskusja, czy to jest argumentum ad Hitlerum, prawda? czy, nie no to czy, wtedy czy, nazizm. Czy, no, no, ale ale rodzaj argumentum ad Hitlerum to nie chodzi, o to, czy rozróżniamy tak, tak, faszyzm tak, włoski tak, tak. od nazizmu niemieckiego. To, to chodzi mi o to, że słowo faszyzm w tych najnowszych opracowaniach, takich jak na przykład, nie wiem, książki Madeleine Albright, czy po czy, 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 no prostu. Snydera no czy właśnie. profesora Stanleya, jest traktowane nie jako zjawisko historyczne, tylko jako zjawisko psychologiczno-społeczne. Tak. W związku z tym w każdej epoce może być faszysta czy nazista, i oni są definiowani nie przez nazwę, która może być jakby mylona historycznie, ale właśnie przez kogoś, kto zwalcza różnorodność, bo i Hitler, i Mussolini, i każdy, i Mao Zedong, i wielu innych przywódców którzy byli psychologicznymi faszystami i chcieli wprowadzić społeczny faszyzm, nie robili nic innego, jak zwalczali różnorodność. Po prostu w różnych wymiarach znowu, chcąc wprowadzić jednolitość, czy to rasową, czy to religijną, tak, czy to jakąkolwiek jakąś tematykę, nawet ubraniową, można powiedzieć. To jest bardzo ważne. Tak, to jest bardzo ważne. Na przykład kwestie to, co widzimy w, w, w północnej Korei obecnie, prawda? Yy, to jest bardzo w ogóle fascynujący temat, że zwalczanie różnorodności do, zaczyna dotyczyć estetyki, prawda? Przecież socrealizm był dokładnie taką no, samą, takim samym przykładem. Tak. Proszę zobaczyć, jak to głęboko. Zaczyna się głęboko... często od sztuki. Właśnie. Tak, tak, ale to, to jest, dla mnie to jest fascynujące, dlaczego ktoś, kto jest psychologicznym faszystą, nienawidzi różnorodności do tego stopnia, że nawet chce ją usunąć z przestrzeni publicznej, czy chce ją usunąć z muzeów, czy chce ją usunąć ze sztuki. I między innymi dlatego sztuka jest pieśnią różnorodności. Prawda? Ja w tej książce o, o wychowaniu rapera bardzo dużo tej różnorodności poświęcam czasu, pokazując, że. To jest też ciekawe, że Hannah Arendt mówi o tym, że jedną z podstawowych cech antyautorytarnych jest spontaniczność, prawda? To nie, nie myślimy o tym tak na co dzień, ale spontaniczność to też twórczość, właśnie różnorodność. Więc ja myślę, że, wie pan, myślę, że w ogóle my potrzebujemy trochę nowych pojęć, żeby to wszystko zdefiniować. Więc ja staram się uciekać od takich, yy, powiedzmy, kliszy jak faszyzm, nazizm czy autorytaryzm, bo one znowu te wszystkie izmy i izmy już ludziom mieszają w głowach. I staram się to pokazać na, mam nadzieję, bardziej przystępnej parze pojęć: różnorodność, jednolitość. To jest dla mnie taka para, która ma bardzo, jak to się ładnie mówi, Dużą moc eksplikacyjną, prawda? Ona wiele rzeczy potrafi wyjaśnić, bo ewidentnie nasze ustroje współczesne, są, można takim suwakiem przesuwać pomiędzy relacją pełna różnorodność, czyli pełna tolerancja, zrozumienie, do pełnej jednolitości. Tutaj jest demokracja liberalna, tutaj jest totalitaryzm, prawda? Po stronie jednolitości. Hulk. E, a, czy Pańskim zdaniem istnieje w takim razie w Rosji jakaś ciągłość myśli państwowej, czy państwowo-twórczej, czy to było carstwo, czy imperium rosyjskie, czy to było ZSRR, czy Rosja Putinowa, czy istnieje jakaś ciągłość myśli, bo jeśli chodzi o praktyczne skutki tych rządów, to one są, są zaskakująco podobne i zła wrogie. Tak, wie pan, ja nie, ja, nie jestem, ja nie jestem jakimś specjalistą od historii Rosji czy od państwowości Rosji. Nie że będę wyglądało. Tak, na, natomiast natomiast wie pan, to, to, co jest bardzo interesujące, to rzeczywiście to, i, i to się bardzo często podkreśla, że w stosunku do Polski także, że brak tradycji demokratycznej, która ściąga się na wiele wieków, prawda? No bo y, carat, y, rewolucja bolszewicka, prawda, później ZSRR, to są, to, są, to są pewne przestrzenie publiczne, przestrzenie życia publicznego, którym do demokracji jest bardzo daleko, do szanowania różnorodności jest bardzo daleko. Władza jest centralizowana. W związku z tym mamy co najmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście pokoleń ludzi, którzy nie są wychowywani do życia w demokracji, a trzeba być wychowanym do życia w demokracji, bo, bo to, 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 to nie jest tak, że przykłady Afganistanu czy innych krajów, gdzie próbowano przeflancować demokrację, od tak, prawda, pokazują, że to się nie udaje. Musi być pewien pewien grunt psychologiczno-społeczny, czyli m.in. zrozumienie dla, dla roli indywidualizmu, zrozumienie dla roli wolności, nie uciekanie od wolności. Więc no tak. ja myślę, że ma pan rację w tym pytaniu, jeżeli tutaj jest taka, takie, takie założenie. Myślę, że jest, że jeżeli przez wiele, wiele dziesiątek lat żyje się bez demokracji, bez wolności, bez różnorodności, to nagle pstryczkiem palca nie wprowadzi się jej i zawsze będą ludzie, którzy będą takimi unikaczami różnorodności i będą głosować na. nawet świadomie i w pełni popierając takie osoby jak Putin. To bardzo pesymistyczne, co pan mówi, ale miałem też na myśli to, że jakby leitmotivem wszystkich rządów. Od Piotra I do Władimira Putina, Wielkiego do Władimira Putina. jest jednak ekspansjonizm. Tak, bo on jest elementem, to, to, wiemy już, od, to, to już wiemy od Erisa Froma, że jakby, tego typu. Organizmy społeczne, one znowu można je określić takim, takimi dwoma pojęciami, jak masochizm społeczny i sadyzm społeczny. Prawda? Powoli dochodzimy, dochodzimy do sadyzmu. Do... Ten masochizm polega na tym, że ja zatracam swoją indywidualność i próbuję się zatopić w jakiejś idei wielkiej Ameryki, która jest znowu wielka, żeby użyć tego, co, co mówił Trump, Rosji, która znowu jest wielka, czy Polski, która wstaje z kolan. Mam takie jakby poczucie, że chcę być częścią wspólnoty, która jest ważna. Z drugiej strony mam sadyzm, który jest jakby drugą stroną tej monety, to znaczy nienawidzę obcych i muszę ich zaatakować. Ja... Między innymi znowu w tej samej książce i na moich wykładach często to tłumaczę zjawiskiem pseudokibiców. Znaczy, kibic jest dumny z tego, że jest częścią pewnej całości, zatraca się w hymnie swojej drużyny, we wsparciu, w skandowaniu wspólnym swoją indywidualność, a jednocześnie jest niezwykle sadystyczny wobec innych, prawda? Dlatego, że idzie na ustawkę i tam się nawala, prawda? Z tymi, z którymi się spotyka przy jakiejś autostradzie. To samo zjawisko może być widoczne na, na, na poziomie państwa. Znaczy, można sobie wyobrazić, że jeżeli państwo jest zorganizowane nie jako demokracja, tylko właśnie jako państwo autorytarne, niemal totalitarne. To z jednej strony gromadzi się ludzi wobec jakiejś wielkiej idei, wokół jakiejś wielkiej idei, żeby dać im poczucie uczestnictwa, a z drugiej strony napędza się pewien strach, który ich wobec tej, wokół tej idei ma gromadzić, agresją zewnętrzną, pokazującą, zobaczcie, jacy jesteśmy silni, Wrók no tak, no, Wróg jest absolutnie niezbędnym elementem każdej takiej układanki. Ale wie pan, to nie, wróg to prawda, ale też poczucie sprawczości i siły. Proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje w komentarzach dotyczących tego, kto powstrzymał Putina przed atakiem na Ukrainę w Polsce. Słyszymy, że to rząd Polski Zrobił, prawda? Swoim działaniem. Nie no, poczucie sprawczości i poczucie... zachować jakiś poziom. Ale ruchu. wie pan o co mi chodzi. Ja rozumiem, mityczna tak, sprawczość to i to jest... tego, że jesteśmy, <laughs> tego, że jesteśmy tak. ważni, jest tak potrzebna, że można nawet uciec się do, do, takiej, do takiej paranoi. No tak, a od kilku lat uciekamy się do paranoi niemal codziennie. On daily basis, że tak się wyrażę. Ale niech pan powie właśnie w związku z tym z tą pesymistyczną wizją, yy to czy istnieje jakiś cień szans, jakaś nadzieja, że Rosja któregoś dnia będzie mogła stać się państwem demokratycznym, a jeśli tak, to jakie warunki muszą zostać spełnione? Wydaje mi się, że oczywiście jest taka szansa i pewnych procesów, które nie tylko są rosyjskie, ale są ogólnoświatowe, się nie zatrzyma. Wydaje mi się, że nawet Korea Północna, która jest odcięta od świata w każdym sensie, ma taką szansę, bo pewne rzeczy... Się po prostu dzieją i pewne informacje docierają. Do Rosji dociera o wiele więcej informacji o tym, jak świat może wyglądać, i ta różnorodność przecieka, mimo różnego rodzaju, różnego rodzaju starań, żeby tak nie było. Wie pan, ja też przez te chyba ostatnie 6 lat nauczyłem się pewnej takiej pokory wobec procesów geopolitycznych, czy politycznych, czy historycznych. Nam się nieraz tak wydaje, że jeżeli coś się złego dzieje i na przykład czegoś nie chcemy w sensie politycznym, no to, nie wiem, pójdziemy na barykady, pójdziemy na protest i to się zmieni, prawda? bo jesteśmy tacy sprawczy. To tak łatwo się nie zmieni. Pewne rzeczy muszą się po prostu odbyć. Ludzie pewne rzeczy, pewnych rzeczy muszą doświadczyć. Więc ja mam wobec takich procesów dużą, dużą pokorę. Myślę, że one, one, się, one trwają. To znaczy demokratyzacja związana z tym, że jest szansa jednak obserwowania, jak to wygląda na świecie, że ta różnorodność jest potrzebna. Ona postępuje. Natomiast nie sądzę, żeby to starzyło się w, w, w moim życiu. Ażeby, dem, ażeby Rosja stała się demokratyczna. To, to nie jest takie łatwe. To, to wymaga pewnie, pewnie więcej czasu. Kto wie, czy nie wymaga tyle samo, ile czasu Rosja była niedemokratyczna. Też tak nieraz może o, Miejmy nadzieję, że tak nie jest, ale ma, ma pan rację. Ja, poza, tutaj nie zgodziłbym się tylko w jednym aspekcie, że historia rozwija się w ten linearny sposób, który pan przed chwilą nakreślił. Ale zdarzają się cezury, które często nazywamy rewolucjami, po których nic już nie jest takie samo, jak było. Potem oczywiście są kontrrewolucje, te procesy tak, muszą tak. się jakoś osadzić w nowej tkance społecznej, ale jednak. To, 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 to prawda, tylko proszę zobaczyć. Martin Kryger, jeden z najwybitniejszych znawców praworządności na świecie, mówi, że tak naprawdę praworządność jest bardzo mocno z, z, powiązana z. Niearbitralnością władzy. Żeby dojrzeć do momentu, w którym zależy nam na tym, żeby władza nie była arbitralna, czyli żeby nie podejmowała decyzji tak sobie, według własnego się, tylko żeby była oparta na pewnych regułach. Żeby dojrzeć do tego, potrzeba czasu. Po prostu jest cała masa ludzi, którzy lubią arbitralność, którzy lubią, wie pan, silnego szeryfa, który przychodzi i mówi, jak ma być. To wynika także z pewnego rodzaju wychowania w, w tak zwanych rodzinach surowych ojców, prawda? To, to jest na przykład, są takie analizy Lejkofa, które pokazują, że Trump jest tak bardzo popularny, bo przypomina takiego surowego ojca, który po prostu za dobre wynagradza, za złe karze, yy, ma jasną, jasną hierarchię wartości, i ludzie, którzy na niego głosują. Widzą w nim jakąś, prawda, taką, taką, taką figurę, figurę ojca. Jeżeli to są tak głębokie tematy, to znaczy one tak naprawdę nie są tematami instytucjonalnymi, tylko właśnie psychologicznymi, społecznymi, a wiemy to, wiemy to od Arendt, wiemy to od Froma, że tak jest, no to, nawet jeżeli nastąpi rewolucja, prawda? I jeżeli nagle pojawi się ktoś, kto będzie głosił idee demokratyczne, to musi mieć publiczność, która doceni tę ideę i zrozumie na przykład, doceni wolność, doceni to, że w ramach wolności samemu można dokonywać wyborów, a są ludzie, którzy boją się takich wyborów i chcą, żeby ktoś im powiedział, co zrobić, prawda? W Rosji są cały czas ludzie, którzy tęsknią za czasami Stalina, tak jak w Polsce są, jak się okazuje, ludzie, którzy tęsknią za czasami Gierka, prawda? I, i z tego nie wolno się śmiać, I to trzeba się... zrozumieć, prawda? A, dlaczego. Nie wolno. dlaczego, dlaczego Dlaczego tak jest? Więc, więc do tego zmierzam, że nawet jeżeli rewolucja się stanie, no to potrzebny jest grunt, także ten psychologiczno społeczny, na którym demokrację można budować. I mieliśmy takie rewolucje. No, Afganistan jest, Irak jest dobrym przykładem takich sytuacji, gdzie dyktator został obalony. No i co z tego? Prawda? To nie jest tak łatwo, że po obaleniu niedemokratycznego władcy i próbie wprowadzenia demokracji, nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszystko się zmienia. To są procesy, które nie są tylko instytucjonalne, tylko, tylko inne, także właśnie głębsze, psychologiczno-społeczne. A przemiana Niemiec Zachodnich po 1945 roku? E ale co to była za zmiana? No musielibyśmy się zastanowić na tym. Znaczy, to, to na pewno była zmiana wynikająca z ogromnej traumy, tak? Traumy II Wojny Światowej i ta trauma była tak głęboka, że, była, że, że ona zmieniła, wydaje mi się, no, zmienia wszystko. Znaczy nie tylko zmieniła Niemcy czy Niemców, ale zmieniła nasze spojrzenie na świat. No, prawnicy o tym wiedzą, że po Auschwitz już nic nigdy nie było takie samo, prawda? W żadnym wymiarze państwowym, właśnie zrozumienia, dlaczego podział władzy jest potrzebny, dlaczego trzeba większość ograniczyć, żeby nie zabiła mniejszości, to zmieniło wszystko, prawda? Natomiast. To, to nie jest tak, że Niemcy nie miały żadnej tradycji, de, miały krótką tradycję demokratyczną, która była, powiedzmy, nie. No, Niemcy udana. w ogóle są stosunkowo krótkim państwem, ale w ramach tych księstw niemieckich. Tak, jednak tam tradycje właśnie, tam się buzowało. No, znaczy, ta, 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 to, no, wykuwała by się... się demokracja, wykuwało się pojęcie współczesnego państwa. Trzeba by było się na tym zastanowić, natomiast, wie pan, <kühli> szok, który wywołała III Rzesza i to, co się zdarzyło w połowie XX wieku. Był tak ogromny, no, że szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić ponowne wydarzenie, w ogóle nawet nie chcę o nim myśleć. Prawda? Ale jakie musiało być to wydarzenie, żeby nagle wszystkim pokazało. Zobaczcie, po prostu naprawdę w tę, w tę stronę nie można iść. No, szok 20 zjazdu KPZR okazał się niewystarczająco głęboki. No to nie, to na pewno jest nieporównywalne, to jest na pewno nieporównywalne zdarzenie. Ja myślę, że po 1945 po, po roku przy pełnej świadomości tego, do czego doprowadziło, doprowadziła Trzecia Rzesza, po prostu było łatwo promować demokrację, ponieważ nie było nikogo, kto mógłby się temu przeciwstawić. Dlatego, że wszyscy, którzy jeszcze wcześniej taką, taką myśl głosili, no byli tak ogromnie zawstydzeni, że po prostu nawet nie, nie śmieli yy, głosić tej kwestii. Zresztą, wydaje mi się, że w Polsce zdarzyło się coś podobnego. To znaczy, po roku 1989, po, po, po tej naszej aksamitnej rewolucji, pewne rzeczy były aksjomatami, czyli właśnie demokracja, podział władz, bo było wiadomo, że no, przecież nie można powtórzyć tych błędów, które były wcześniej. No ale teraz już jesteśmy 30 lat później i już mamy ludzi, dla których okazuje, wolność jest normalna, można, tak. czymś absolutnie normalnym i ponieważ ten szok minął, no w związku z tym można eksperymentować znowu z rzeczami, które znamy sprzed. 40 czy 50. To teraz jeszcze chciałem Pana zapytać o Ukrainę. Istnieją różne teorie na temat tego, czy to już jest dojrzałe społeczeństwo narodowe. Wiele osób jeszcze, jeszcze wątpi w to, no ale w każdym razie rzeczywiście ta konsolidacja następuje w, w zawrotnym tempie. No ale też mam wrażenie, że Ukraina buduje swoją tożsamość narodową na nacjonalizmie. Nacjonaliści historia chyba nie zna wyjątków od tej reguły, jednak wprowadzają chaos, wprowadzają entropię i wprowadzają konflikty, zarówno wewnętrzne, jak i międzynarodowe. Czy Ukrainie, pańskim zdaniem, takie niebezpieczeństwo nie grozi w jakiejś bliskiej... W przyszłości proszę, tylko przypomnę, że Petro Poroszenko został oskarżony o zdradę stanu za to, że podpisał porozumienie mińskie i grozi mu dożywotnie więzienie albo mógł wie co jeszcze. Zełęski ma 9% poparcia społecznego w tej chwili, głównie pod naciskiem nacjonalistów, którzy sądzą, że robi za mało przeciwko Rosji. Więc perspektywa przejęcia władzy przez nacjonalistów jest tam dość realistyczna, no a z tego mogą być tylko nieszczęścia. Tak. I tutaj pytanie, czy przypadkiem my wszyscy, I Ajmin mean Zachód, nie zaangażował się zbytnio po stronie kraju, którego przyszłość jest tak krucha. Oj, stawia mnie pan naprawdę w trudnej sytuacji tymi pytaniami, bo one jakby zmuszają mnie do bycia, do wypowiadania się w kwestiach, na których się nie znam. Ja, ja myślę, że ja mogę odpowiedzieć na to pytanie, przynajmniej trzymając się czegoś, czego, czego się znam. Młode państwa, które zwłaszcza są jakby pozostałością pewnego kręgu kulturowego, w którym, tak jak mówię, demokracja nie była najbardziej popularną ideą, są tak zwanymi kruchymi demokracjami. Samuel Isaharow, profesor New York University, takie, takie, takie definiuje. I te demokracje są kruche w tym sensie, że one właśnie nie mają tego, tego podglebia, które jest potrzebne do tego, żeby ta demokracja rosła i bardzo często mogą zostać przełamane takimi właśnie działaniami, które mają za cel agresję. Czy to agresję wewnętrzną, czy to agresję zewnętrzną. I oczywiście ideologia nacjonalistyczna jest ideologią opartą na, na agresji, to znaczy ona się, ona się definiuje nie pozytywnie, tylko w pewnym sensie negatywnie, jako przeciwna czemuś i oparta na pewnych bardzo mglistych ideach, takich właśnie jak wielki naród, wielka przeszłość, prawda, hmm, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym Ukraina nie jest wyjątkiem, znaczy to wiele jest takich państw na świecie, które są młodymi, kruchymi demokracjami, którym zagraża nacjonalizm, ponieważ to jest taka ideologia, która bardzo często polaryzuje społeczeństwo i niszczy instytucje, ponieważ pokazuje, że one są niepotrzebne. I oparta jest właśnie na nienawiści i sadyzmie zewnętrznym. I teraz. Pyta pan, czy coś można z tym zrobić? W pewnym sensie zakładam w tym pytaniu, jest ukryte takie pytanie, czy za Ukrainę warto umierać, albo czy Ukrainy warto bronić? Uważam, że tak. Dlatego, że y, tylko otwarcie jej na zachód i z tego punktu widzenia na przykład to, że tak wielu Ukraińców przyjeżdża do Polski, tutaj pracuje, żyje i jeździ także gdzie indziej w Europie, moim zdaniem to, to jest właśnie ten proces, który... Który, który, który narodowi ukraińskiemu pokazuje, że można inaczej. To znaczy, że można funkcjonować w państwach, które są oparte nie na tak głębokim nacjonalizmie, nie na tak głębokim zamknięciu, tylko właśnie na otwarciu i wszyscy z tego mogą mieć benefit. No, akurat prawda? w Polsce tego otwarcia tak szalenie nie nauczył. Yy, wie pan, to zależy jak na to patrzymy. Tak? Ja, ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest w Polsce także wielu ludzi o takim właśnie myśleniu nacjonalistycznym, którzy są unikaczami różnorodności na wielu poziomach. I są u, u rządu. Yy, tak, ale są też korzystają z hoteli, w których nasi przyjaciele Ukraińcy pracują i często ich obrażają, albo nie wiem, mają ludzi, którzy, którzy dla nich pracują, i także ich obrażają właśnie tylko i wyłącznie za to, że są inni, czyli są, są różnorodni. Natomiast tam, gdzie jest zło, tam jest też zawsze dobro. I wydaje mi się, że jednak. Ja mam na przykład takie wrażenie, ponieważ ja. Jak powiedzieliśmy sobie na początku, pochodzę z tej Sławy, która jest 60 km od niemieckiej granicy. Mam wrażenie, że kontakt z Niemcami, który był dla tego terenu naturalny, tam ludzie jeździli do pracy, prawda? Tam ludzie jeździli w, w, w celu, nie wiem, handlowania i tak dalej, to była jakaś wielka, też taka, taki proces edukacyjny to znaczy, właśnie zobaczenia, jak coś innego funkcjonuje. Wie pan mówi się, że podróże kształcą nie dlatego, że one nas uczą czegoś o innych, tylko często mówią nam Więcej o nas, to znaczy, jak my się reagujemy na inność. Potem inaczej patrzymy na nasz własny kraj, prawda? Nie wiem, jak ja pierwszy raz wyjechałem na zachód, to dopiero jak wróciłem, zobaczyłem, że są dziury w polskich chodnikach i jest krzywo, prawda? Bo gdzie indziej było prosto. To, to jest właśnie to, to jest dla mnie to jest jakiś proces edukacyjny. Wydaje mi się to, że Ukraina już jest otwarta przez jednak jakiś czas że to jest ten właśnie proces, który może jej dać szansę na utrzymanie i na pewno nie wolno jej zostawiać samej, dlatego że jeżeli ją się zostawi samą, no to ona się cofnie jakby w tym, w tym procesie i to na pewno do niczego dobrego nie doprowadzi. Okej, okay. kolejna kreska proszę pana i kolejne łatwe pytanie. Czy naprawdę <gry> demokracja jest najlepszym z możliwych ustrojów? Y no, nie wiemy, czy jest najlepszym. Wiemy, że na razie nie wymyśliliśmy lepszego, i trzeba też od razu powiedzieć, że myśmy już usprawnili demokrację. Bo kiedy, kiedy myśli się o demokracji takiej klasycznej, no to właśnie ona staje przed pewnym problemem, który często to jest tak zwany problem kanibalizmu, prawda? Że czysta demokracja nie ma żadnego problemu z tym, jeżeli na przykład obowiązuje w społeczeństwie kanibali, żeby 51% kanibali przegłosowało, że trzeba zjeść pozostałe 49, prawda? Można sobie to wyobrazić. Między innymi dlatego po II wojnie światowej, po tym wielkim szoku, kiedy ten przykład, który może się wydawać zabawny, stał się zupełnie niezabawny, bo trzecia Rzesza i totalitaryzm, każdy to jest nic innego, jak właśnie zidentyfikowanie mniejszości, wyizolowanie i zabicie mniejszości, pokazał nam, że demokrację trzeba wesprzeć dodatkowymi elementami, które nieraz są niedemokratyczne. Proszę zwrócić uwagę, że takim elementem jest niezależny sąd konstytucyjny, niezależny trybunał konstytucyjny. Dlaczego? No bo 15 osób, które nie są wybierane przez naród, może zlikwidować ustawę, która została uchwalona przez ludzi wybranych przez naród. My sobie znowu w tym takim, jak to mówił mój kolega profesor Sulikowski, traumie postsocjalistycznej, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, ale w Stanach Zjednoczonych jest oczywiście cały czas dyskusja na ten temat, dlaczego tych niedawno jeszcze dziewięciu białych panów, którzy są w Sądzie Najwyższym, teraz już się troszeczkę to zróżnicowało, ma podejmować decyzję za wielki, wielki naród, prawda? Im, ale myśmy to wprowadzili właśnie dlatego, żeby tę większość jakoś blokować. Więc sytuacja, w której mamy demokrację uzupełnioną tymi elementami, które się nazywa ładnie checks and balances, nawet nieraz niedemokratycznymi, czyli właśnie sądem konstytucyjnym, silną konstytucją, podziałem władz, równowagą władz, bo przecież ona się odbywa też na innych poziomach, Banku Centralnego Niezależnego, który u nas jest zależny, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Niezależnej, która u nas jest zależna i wielu innych takich elementów, także mediów. To wydaje się jest ewolucyjnie, bo na to też można patrzeć ewolucyjnie, to do czego doszliśmy, co wydaje nam się najlepszym pomysłem na, na funkcjonowanie. Nie można jednak wykluczyć, że za moment okaże się, że coś innego jest lepsze, prawda? Więc w tym momencie, <laughs> można powiedzieć, nie udało się demokracji z elementami podziału i równowagi władz sfalsyfikować, jak to mówi Popper. Tak? Wydaje nam się, że to jest rozwiązanie, które, które, które jest najlepsze. Ale panie profesorze, co chwila wyskakuje ktoś, któremu, kto mówi, że demokracja nie jest. Dobra, że musi mieć przymiotnik w najlepszym wypadku, ale zaraz do tego dojdę. No a przede wszystkim on ma lepszy pomysł na społeczeństwo, znacznie prostszy na ekonomię, na wszystkie inne rzeczy, i nie musimy bardzo daleko szukać przykładów takiego postępowania. No to ja bym chciał pana zapytać, skoro pan się powołał na, na tradycje starożytne tejże demokracji, w no, starożytności była trochę inaczej pojmowana, no, ale też chcę pana zapytać, czy pańskim zdaniem lepsza jest demokracja bezpośrednia czy przedstawicielska? Czy... Pewnie to zależy dla kogo? O tak można było powiedzieć. Bo jeżeli mamy dosyć niewielkie społeczności, które się dobrze znają, i to, to można sobie wyobrazić, że decyzje podejmowane w ramach demokracji bezpośredniej są absolutnie okej. Okay. Tak, bo to było w Polisach. Suma summarum, dzisiaj byśmy nazwali to mieściniami. Tak, no można sobie wyobrazić, że pewne działania demokracji bezpośredniej w kantonach szwajcarskich na przykład są pewną jakąś taką pozostałością, y, która, która, która nie doprowadza do wynaturzeń. Natomiast, wie Pan, jeżeli ma się 40-milionowy naród i, i chce się rządzić przy pomocy demokracji bezpośredniej, to niestety wkrada się ogromne ryzyko populizmu, bo wiemy znowu z analiz propagandy i języka, że jeżeli na przykład chce się zrobić referendum, to sposób sformułowania pytań albo ich kolejność bezpośrednio wpływa na to, jak demokracja bezpośrednia decyduje. W związku z tym poziomu manipulacji jest tak dużo, biorąc jeszcze pod uwagę to, kto rządzi mediami, że demokracja bezpośrednia jest bardzo często po prostu ulubionym narzędziem populistów do tego, żeby coś zniszczyć, a nie żeby coś zbudować. U nas też takie próby były dotyczące naszej konstytucji, która przecież była uchwalona w bardzo demokratycznym procesie, bo i przez Zgromadzenia Narodowe i zaakceptowana w referendum, a jednak panu prezydentowi przyszło do głowy, żeby za atakować konstytucję referendum. Ja to specjalnie tak mówię, bo to tak trochę wyglądało, tak jakby chciał się wymusić zmianę, żeby pytając ludzi, czy aby na pewno wszystko wam się podoba w tej konstytucji. No oczywiście zawsze się znajdzie ktoś kto powie, a nawet wiele osób. Nie, no nie wszystko nam się podoba. A to może zmienimy, prawda? Więc często jest demokracja bezpośrednia narzędziem Niszczenia, a nie budowania. I, I wiemy już o tym, że, że, że w populistycznych państwach ona jest, w populistycznie, populistycznie kierowanych w społeczeństwach wykorzystywana. Więc przedstawicielska demokracja wydaje się lepszym tutaj rozwiązaniem. Jeżeli oczywiście te wszystkie elementy działają, ona zapewnia trochę większy racjonalizm. Otóż to. No ale co pan sądzi o anarchii? Anarchia to jest forma demokracji bezpośredniej, czyli brak archonta, czyli władcy. Tak. Ja zajmuję się naukowo badaniem instytucji w takim znowu wymiarze teorii ewolucji. To może trochę jest zaskakujące, bo my najczęściej teorię ewolucji stosujemy do organizmów biologicznych, prawda? Natomiast już od wielu, wielu dziesiątek lat teoria ewolucji stosuje się do rozwoju społeczeństw, do rozwoju kultury, do rozwoju instytucji. Czyli możemy sobie wyobrazić, że instytucje ze sobą konkurują trochę tak, jak organizmy konkurują w, w jakimś środowisku. I. Yy, yy, Niektóre z nich są bardziej efektywne, inne są mniej efektywne. I teraz te, które są bardziej efektywne, mają ten większy fitness, jakby przeżywają, zwiększają szanse grupy na przeżycie. Te, które mają mniejszy taki, taki efekt, tę efektywność po prostu wymierają. I wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tak skonstruowani jako społeczeństwo, że kluczowa dla powodzenia naszego jest koordynacja naszych działań. Między innymi dlatego język jest takim fantastycznym narzędziem, który jest świetnym narzędziem koordynacyjnym. Teraz najprostszym sposobem koordynacji jest znalezienie kogoś, kto wydaje rozkazy i za nim idzie cała grupa. No i teraz można sobie oczywiście wyobrazić społeczeństwo bez przywódcy, natomiast ono wszystko wskazuje na to, że będzie miało mniejszy fitness, tak zwany, będzie mniej przystosowane do radzenia sobie z problemami, dlatego że zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia, koordynacja działań jest kluczowa. No, I to jest w pewnym sensie nasza naturalna taka predylekcja. Ci z nas, którzy są fanami serialu Lost, prawda, wiedzą, że jak rozbija się samolot i ludzie wychodzą z tego samolotu i są zupełnie nieshierarchizowaną grupą, już po 10-15 minutach tworzy się hierarchia. Prawda? Ci, którzy czytali Władcę Much, prawda, wiedzą też, że nawet mali chłopcy, którzy po prostu zostają gdzieś przeniesieni na jakąś bezludną wyspę, naturalnie zaczynają patrzeć na siebie, kto jest alfa, kto jest beta, i zaczynają słuchać tego, kto może się wydawać mądrzejszy. I to jest bardzo naturalne zjawisko, nie tylko zresztą przecież widoczne w społeczeństwach ludzkich, ale też w społecznościach zwierzęcych. Więc krótko mówiąc, anarchia przegrywa tę walkę konkurencyjną, ponieważ jest mniej zdolna do koordynacji niż takie społeczeństwo, które ma przywództwo. Ale, ale to, jak ono ma być skonstruowane, to przywództwo, jak, czy ma nie wiem, demokracja bezpośrednia, pośrednia, nie wiem, co jeszcze, to jest oczywiście otwarta kwestia. Tam już te, te różnice konkurencyjne są trochę mniejsze. Wystarczy spojrzeć na Chiny, prawda? które ee, konkurencyjnie radzą sobie dosyć dobrze, mimo że są, eufemistycznie mówiąc, mało demokratyczne. Szapo, znakomite wyjaśnienie. Naprawdę zaimponował mi pan. To proszę mi teraz pozwolić parę cytatów przytoczyć i będę prosił pana o komentarz. Pierwszy cytat jest mało zobowiązujący, bo jest z Politei Platona. Mm. Demokracja jest zniewalającą formą władzy, wprowadza chaos i nieporządek, a ponad nim niesprawiedliwą równość. Jest to system zdegenerowany, który nieuchronnie przerodzi się w tyranię. No, wiem, są tacy, którzy mówią, że Platon był psychologicznym faszystą. <laughs> są no. tacy, którzy mówią, przepraszam, są tacy, którzy mówią, że to od niego zaczęło się właśnie myślenie o społeczeństwie, które gdzieś tam doprowadziło do tych strasznych rzeczy. Ja nie należę do tych osób, ale jest jasne, że wizja państwa Platona, no jest wizją, no, z którą już się pożegnaliśmy, prawda? W, w dużej mierze. To jest. Na, natomiast akurat ta uwaga no, nie, nie jest. Ja bardzo... nie powiem właśnie. Poprzednia pańska odpowiedź świadczy, że naturalnie potrzebujemy tego władcy, którego Tak, ale na, przykład... stawiał na czele całej to hierarchii prawda. swojej. Ale właśnie. proszę zwrócić uwagę, że na przykład idea, że po, potrzebujemy władzy merytokratycznej, prawda? To jest idea platońska, prawda? To jest idea, która wcale nie jest taka oczywista. To znaczy nie jest do końca jasne, czy na przykład. Nie wiem, tylko prawnicy, czy tylko profesorowie, czy tylko filozofowie, którzy by rządzili państwem, robiliby to najlepiej, dlatego że to jest zbyt intelektualnie scentralizowane, jakby myślenie o państwie. W państwie są istotne także emocje, jest potrzebna empatia i często politycy, którzy wcale nie są takimi merytokratami, potrafią robić rzeczy większe i, i ważniejsze. Ronald Reagan był na moim zdaniem, taką osobą. Jest wiele takich osób, które mają inną trochę kombinację tych in inteligencji, nie tylko inteligencji intelektualnej, ale także emocjonalnej. Więc, więc to na przykład pokazuje nam, że ta, ta wizja platońska, ona może nie jest znowu taka, taka najlepsza. Natomiast ten fragment jest interesujący, dlatego że tam jest mowa o tym, że demokracja jest chaosem. I ona jest chaosem. Karen Stenner mówi, że ona jest w ogóle kakofonią właśnie idei, myśli, krytyki. Co cztery lata są wybory, media atakują polityków, a są wśród nas ludzi, którzy nie lubią takiego chaosu. Znaczy chcą, żeby było cichutko i spokojniutko. Wie pan, są ludzie, którzy nie lubią konfliktu, którzy unikają konfliktu. Jest bardzo powszechna cecha właśnie tych unikaczy różnorodności i dlatego na przykład nie lubią parat równości. Nie wiem, czy pan zauważył, że wątpliwości co do parat równości właśnie nie dotyczą nawet, myślę tak bezpośrednio, seksualności, tylko tego, że ci ludzie epatują, Tą seksualną. To znaczy, epatują, znaczy drażnią w jakimś sensie. Mój umysł przyzwyczajony do jednolitości, myśli sobie taki unikacz różnorodności, jest drażniony kimś, kto jest inny, prawda? A ja nie chcę być drażniony, bo ja nie chcę mieć tego wewnętrznego konfliktu, na przykład, żeby zacząć się zastanawiać, nie wiem, nad moimi wyborami czy nad moją tożsamością. To wszystko powoduje, że są ludzie w demokracji, którzy myślą trochę tak, jak w tym cytacie, że ona jest chaosem nie do wytrzymania i dlatego trzeba go trochę ściszyć ten chaos. Trzeba właśnie wprowadzić trochę więcej no jednolitości, w... trochę więcej spokoju i tu może zaczynać się droga od demokracji do autorytaryzmu. Z, te, z tego punktu widzenia także trochę ten, mimo że celny, ten fragment może być początkiem czegoś niebezpiecznego. No to teraz może Aleks de który mówił o tyranii demokracji, albowiem w demokracji zawsze istnieje niebezpieczeństwo ucisku mniejszości, niebezpieczeństwo, prawie pewność. Większość prawie zawsze może obalić prawa jakiejkolwiek mniejszości, po prostu głosując przeciwko jej wolności i jej elementarnym prawom. No, o tym to już rozmawialiśmy w pewnym sensie. Cała, tak. znaczy, to, 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 to wydaje mi się, jakby doświadczenie do Kewilla dotyczące Stanów Zjednoczonych i, i, i jakby obserwacji tego jest oczywiście dla nas cały czas cennym źródłem inspiracji. Natomiast wydaje mi się, że to, to, to jest wizja demokracji, która jeszcze nie dojrzała do końca. Ta wizja, która nie dojrzała do tego, że właśnie demokracja nie wystarcza. Ona jeszcze musi mieć dodatkowe elementy, które. które, które jakby blokują tę, tę hegemonię większości. I Stany Zjednoczone są ciekawym przykładem, w tym przypadku, bo przecież proszę zwrócić uwagę, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych nie miał tej mocy od samego początku, w pewnym sensie sobie ją. Można nawet powiedzieć, uzurpował w pewnym momencie, że oto zaczyna odgrywać rolę takiego właśnie negatywnego ustawodawcy, który może kwestionować działania demokratycznie wybranej władzy. Tam jak gdyby naturalnie ta sytuacja się wykształciła bez wielkiego terroru, tak jak mówię, było na przykład w Europie, prawda, bez doświadczenia nazizmu, bez doświadczenia II wojny światowej tej wielkiej klęski yy, rozumu ludzkiego, nagle uznano, że te elementy, które się ważą, czyli siła demokracji i merytokracja zamknięta właśnie w dziewięcioosobowym sądzie najwyższym, dają pewnego rodzaju balans, dzięki którym można funkcjonować przez ponad 200 lat. prawda? U nas potrzebny był szok II wojny światowej, żeby te, te checks and balances wprowadzić, a i tak nie przetrwały tak długo, bo właśnie mamy je rozmontowywane w Polsce. No to jest a propos Stanów Zjednoczonych. James Madison, ojciec Konstytucji, ojciec założyciel, tak. prezydent Stanów Zjednoczonych w dziesiątym odcinku swojej Federalist Papers napisał, demokracje były zawsze krótkotrwałe, a ich końce były prawie zawsze bardzo ostre i gwałtowne. Jedynym sposobem obrony jednostek przed tyranią większości jest bezpośrednia forma demokracji. No, to jest to Ojciec, tak, no, założyciel. Można i że Nadał ton. To na na szczęście te, te słowa do końca się nie sprawdziły, no bo. Bardzo pesymistyczny ojciec założyciel okazał się ojcem dosyć trwałej demokracji, która wcale aż tak mocno na demokracji bezpośredniej nie jest, nie jest oparta. Ja myślę, że te, te wszystkie wypowiedzi muszą być, taka jest zresztą zasada interpretacji, interpretowane w kontekście, kiedy zostały wypowiedziane. Prawda? To jest oczywiste, że kiedy Stany Zjednoczone się rodziły, no to one rodziły się w opozycji do hegemonii Cesarstwa Brytyjskiego. I, 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 i w sposób naturalne, naturalne, było to, że, naturalne było to, że trzeba było po prostu znaleźć jakieś sposoby poradzenia sobie z tymi wymyślenia państwa na nowo. No i, i tutaj są widoczne te elementy. Ja nie sądzę, żeby to teraz była prawda. Zresztą tak jak mówię, moim zdaniem historia Stanów Zjednoczonych wcale nie pokazuje, że tylko demokracja bezpośrednia jest, jest, jest jakimś tam... To no nie, on był dość rozosobniony oczywiście tak. w, tej, w, tej, w tej swojej wizji. Kolejna kreska i teraz wreszcie dochodzimy... Do, do adremu, jak mówią tak. niektórzy, czyli Pan niezwykle błyskotliwie kilka tygodni temu opisał obecny polski ustrój jako demokrację sadystyczną. No tak. to proszę powiedzieć, jakie są główne cechy demokracji sadystycznej, którą obserwujemy i której jesteśmy ofiarami. Już trochę, już trochę o niej powiedzieliśmy. Jest taki, Ale jest, taki, tak, jest taki sposób rządzenia, który opiera się nie na rozwiązywaniu problemów, moim zdaniem, tylko na budzeniu negatywnych emocji, które może nieraz powodują, że ludzie się jednoczą. Zresztą to też jest taki powszechny dosyć atawizm. Nic tak nie jednoczy, jak wspólny wróg. D dokładnie tak, więc ja rzeczywiście w tym felietonie starałem się pokazać, że ja mam wrażenie, że to co się w Polsce zdarzyło w roku 2015 to, to była taka zmiana władzy właśnie nietypowa, bo zamiast listy problemów do rozwiązania zrobiono listę wrogów do zaatakowania i wie pan, kiedy się popatrzy na historię rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy to 2005, 2007, czy teraz, to to trochę wygląda tak, że Najpierw lekarze byli wrogami 2005-2007 te ataki, prawda, tam na tego doktora Garlickiego, aresztowania, później za naszych już tej, tego nowego rządu nauczyciele, tak, tak, później wcześniej wykształciuchy różnego rodzaju, później sędziowie i prawnicy. Właściwie wydaje się, że zawsze później rodzice osób niepełno niepełnosprawnych, li tak, liberałowie, zawsze, LGBT. Jest ktoś, zawsze jest ktoś, kto jest wrogiem. I oczywiście jest to bardzo prymitywna technika sadystyczna, jak powiedziałem wcześniej, zarządzania Byli jeszcze wegetariani obocjami. i cykliści, panie profesorze. Oczy, oczywiście nie, nie tak. Zap, niech pan o, nie zapomina, bo to... O, oczywiście tak, i cykliści w szczególności. Albo biegacze także ostatnio. Natomiast to, nazwałem to demokracją sadystyczną, ponieważ wydaje mi się, że to właśnie w taki sposób działa. To znaczy zamiast y, popisywać się przed wyborcami swoją mądrością, umiejętnością rozwiązania problemów, co jest oczywiście trudne, y, ci ludzie popisują się swoją agresją, swoim sadyzmem poprzez to, że właśnie identyfikują wrogów i ich atakują, w nich lokują całe zło tego świata. No i to przez jakiś czas pozwala im funkcjonować, bo jeżeli odnajdują pewną empatię po w stronie innych ludzi, którzy są sfrustrowani, to tak zwane dowalenie tym wymądrzającym się sędziom, nauczycielom przypomina trochę na przykład historię rewolucji kulturalnej Mao Zedonga, gdzie też on dokładnie to samo zrobił. Który uczeń nie ma w sobie pokładów nienawiści wobec nauczyciela? Więc jeżeli przywódca mówi, to jest wasz wróg, zaatakujcie, pobijcie ich kijami, powieście im na szyjach, prawda, różnego rodzaju e, obraźliwe treści, no to. Jest ryzyko, że ktoś w ten sposób wyładuje swoją głęboko skrywaną frustrację. Ja uważam, że największym grzechem władzy jest wydobywanie z ludzi rzeczy złych. Tak, bo każdy z nas, każdy z nas ma trochę w sobie zła i trochę dobra. Tak? To, to wiemy od, od, od Sołżenicyna, prawda, że ta linia, która przydziela dobro i zło, biegnie przez serce każdego człowieka. I teraz, kiedy pojawia się władza, która wykorzystuje propagandę, komunikację, całą swoją siłę, po to, żeby wzburzyć i wyciągnąć z ludzi tę nienawiść, a widzimy, że to niestety tak się odbywa. No, to to jest największa zbrodnia. To jest zbrodnia przeciwko ludzkości, ja myślę. Oczywiście nie w sensie prawnym, tylko w takim, takim bardziej metaforycznym sensie. I myślę, że to się w Polsce dzieje. Znaczy, ja nie widzę, wie pan, żadnych problemów, które rzeczywiście są rozwiązywane. Trochę wiem, jakie problemy funkcjonują w sądach, jakie mają miejsce w sądach. Żaden z tych problemów nie został rozwiązany. Mamy cały czas tylko atak na sędziów. Wiem też trochę, ze względu na moje, moje doświadczenie praktyczne, jakie problemy występują w służbie zdrowia. Moim zdaniem, żaden z tych problemów nie został rozwiązany, oprócz właśnie próby napuszczania jednych na drugich atakowania lekarzy, lokowania zła gdzie indziej, wysyłania wojska, żeby pilnowało łóżek, bo na pewno ktoś chce oszukać i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego nazwałem ten ustrój demokracją sadystyczną, bo, bo on jest oparty na sadyzmie po prostu, na budzeniu, na przekładaniu swojej nienawiści, swojej frustracji tych, którzy rządzą, na społeczeństwo i, i wywoływanie tego wilka z lasu, który, który w każdym człowieku jest. I bardzo jest mi źle z tym i bardzo jest mi przykro, że to się dzieje, bo uważam, że mogłoby być odwrotnie. Znaczy, że można by było raczej pobudzać te dobre emocje, no ale jak widać nie wszystkim jest to na rękę. No właśnie, Owsiak jest tego najlepszym przykładem. Wprowadza pan też w tym pedigonie pojęcie demokracji baseballowej i pisze pan demokracja sadystyczna uwielbia wojnę. Tak. To brzmi dość słowrogo. No tak, oczywiście, bo wojna zawsze brzmi złowrogo. Tutaj chodziło mi bardziej o wojnę, znowu, na szczęście, w, w takim rozumieniu metaforycznym, jako, jako walkę z kimś, kto nam zagraża. I to, to może być też wojna domowa. No, jak widać, na przykład teraz nasz rząd walczy na z organizacjami pozarządowymi, które nie, jakoby indoktrynują nasze dzieci prawda, w szkołach. No. To jest przykład trochę podobny, jak przykład właśnie cyklistów albo kogokolwiek innego, kto nadaje się na wroga, I, i proszę zwrócić uwagę, że wiele tych systemów, o których wcześniej rozmawialiśmy, to są systemy oparte na permanentnej walce z kimś, prawda? No przecież walczy się o realizację planu, walczyło się o realizację planu, walczyło się ze stąką. Walczyło prawda? się o pokój, pewnie, Walczyło się o pokój nawet, prawda? To, to, jest, to jest pewnego rodzaju. Ja, ja staram się tego w tym sensie nie lekceważyć, że Znowu wiemy dzięki wybitnym uczonym, znowu takim jak Lejkow, że metafory, w których wyobrażamy sobie świat, bardzo oddziałują na nasze życie. Więc jeżeli ktoś sobie wyobraża życie jako walkę, a nie jako drogę, na przykład, to są dwie konkurujące ze sobą metafory, prawda, to to ma wpływ na jego życie. No i teraz, jeżeli kształtuje się w przestrzeni publiczną takimi metaforami boju, walki, sadyzmu, niszczenia, to to ma wpływ na nasze myślenie. Wie pan, wiele osób mówi. Że ta agresja, którą widać w wypowiedziach publicznych, ona przesiąka na sam dół. Policjanci są bardziej agresywni, kiedy zatrzymują ludzi do kontroli. Urzędnicy są bardziej agresywni. Zwyczajni ludzie, w rodzinach ludzie stają się bardziej agresywni, bo tak działa ta władza. My, my patrzymy na władzę, to znowu jest odniesienie do tego, o co pan wcześniej pytał, także jak, jako na pewnego rodzaju wzór postępowania. Jeżeli widzimy, że na tym poziomie wolno być. Sadystą. Wolno być hamem, przepraszam za słowo, ale tak to wygląda. No to dlaczego ja nie mogę być na moim poziomie? No po prostu powiedzenie, że ryba psuje się od głowy, świetnie pasuje do społeczeństwa. Patrzę na kogoś, kto powinien dawać mi przykład, no i zachowuje się tak samo jak on. Prawda? Więc jeżeli on jest sadystą, to ja staję się sadystą. A propos, a propos, pozwolą państwo i pan profesor, że zacytuję. Wybory wygrywają sfrustrowani ludzie, którzy nienawidzą siebie. Wygrana pozwala im przenieść tę nienawiść na innych za pomocą instytucji państwowych i państwowych pieniędzy, bo jak się nienawidzi ludzi prywatnie za swoje, to się oszczędza, a przecież pieniądze na ulicy nie leżą. Ale jak można nienawidzić publicznie za publiczne pieniądze, to można sobie pozwolić na prawdziwą rozrzutność. Do kogo pan pije, panie profesorze? Do ryby, do głowy. Tak, tak. No, do, do, myślę, że pije do herszta tak naprawdę i między innymi do osób, które uczyniły z hejtu no, pewną maszynę publiczną wręcz. Chcę przypomnieć, bo niestety w tym natłoku tych wydarzeń, coraz to nowych, nowych skandali, zapominamy o tym, że Polska miała w ostatnich pięciu latach kampanię billboardową, która atakowała jedną z władz, czyli władzę trzecią, w sposób bardzo niewybredny, prawda? No więc jeżeli łoży się pieniądze no, jednak państwowe, prawda? Na to, żeby promować nienawiść co do, co do pewnej grupy społecznej. Wymiaru no, sprawiedliwości dodam. Tak, no jeżeli tam ze wszystkiego. Tego, co robią sędziowie, tak, wybiera się to, że jeden z nich, który zresztą został tam skazany, ukradł kawałek wiertarki, to był element wiertarki, i z tego się czyni główny przekaz. No to czy to nie jest sadyzm, no to, no to, czy to nie jest agresja, czy to nie jest właśnie wojn, próba, próba wywołania pewnego rodzaju wojny domowej, w rozumieniu, nastawienia jednej grupy społecznej przeciwko drugiej? No Jest, po prostu dla mnie w sposób oczywisty jest, więc to miałem na myśli, mówiąc, że. Zresztą moim zdaniem, także działalność oczywiście mediów publicznych, zwłaszcza telewizji polskiej, dowodzi tego, że, że ona z maszyny, która ma nieść wartości dobre, no stała się niestety taką zinstytucjonalizowaną formą nieraz pogardy, bardzo często agresji, napuszczania jednych na drugich. No, ja, jako obywatel, który płaci podatki z którego pieniędzy to także jest finansowane, mówię temu nie. No ja po prostu nie chcę, żeby moje pieniądze były wykorzystywane do tego, żeby ludzi nienawidzić. Prawda? Można robić naprawdę wiele innych rzeczy. Za te same pieniądze, wiele dobrych rzeczy. A tutaj w wielu działaniach mojego własnego państwa widzę po prostu wydawanie publicznych pieniędzy na nienawiść i na tworzenie czegoś w rodzaju takiej zinstytucjonalizowanej maszyny nienawiści czy zinstytucjonalizowanej maszyny pogardy. Czy społeczeństwa mają jakiś wentyl, po którym jednak to już przestaje działać? Ja, pan się powołuje, znowu przytoczę. Sadyzmem jest wywozić ludzi do lasu na mróz i bagna, bo to zwiększa sadystyczny elektorat. Dlaczego wentyl bezpieczeństwa nie zadziałał? To było coś tak przerażającego, tak niezwykle przypominającego najgorsze praktyki hitlerowskie, realizowane przez ludzi w polskich mundurach, a polskie społeczeństwo nie powstało przeciwko temu. Oczywiście był ruch oburzenia, którego nie można ignorować, ale on tak. jednak nie zdominował ani nie wpłynął na politykę. Powinien był. Tak, to, to znaczy to jest bardzo smutne doświadczenie. Ja w ogóle myślę, że ta cała historia z naszą granicą i z tym stosunkiem do tych biednych ludzi, którzy tam są, ona jest pewnego rodzaju testem naszej wrażliwości. I rzeczywiście mam, mam niestety takie wrażenie, że to jest taki test w tym sensie negatywny, że próbuje nas, nam, nam się pokazać. Znaczy próbuję się sprawdzić, jak dalece władza się może w tym sadyzmie posunąć. I posunęła się na pewno bardzo daleko. Natomiast myślę, że oczywiście były też odruchy dobre. Dla mnie bardzo budujące były te zachowania ludzi, którzy tam są blisko, prawda, z którymi ktoś tam przeprowadza wywiad i ten człowiek, który widzi po drugiej stronie, słyszy tych ludzi, mówi, przecież to są normalni ludzie i oni są głodni, im jest zimno, tam są dzieci, trzeba im pomóc. I wie pan, to jest takie zjawisko. O którym ja też trochę w tej mojej książce o tym wychowaniu rapera piszę, która nie jest książką o wychowaniu rapera, że ten eksperyment Milgrama, który kiedyś tak słynnie był komentowany, znaczy na ile ludzie są w stanie zadawać cierpienie pod wpływem autorytetu, to jest też element tego, na ile ludzie są w stanie się godzić na cierpienie zadawane przez autorytet, czyli na przykład przez władzę. On pokazuje, że im dalej jesteśmy fizycznie od tego cierpienia, tym łatwiej jest nam je akceptować. Prawda? Więc, dlatego ci, którzy tam są blisko i widzą, że to nie są żadne potwory, tylko zwyczajni, biedni ludzie, zmarznięci, głodni, oni ich nie traktują jako zagrożenia dla Polski, zagrożenia dla naszego bytu i dla naszego porządku normatywnego. Problem jest z tymi, którzy są daleko, bo ich jest łat, łatwo przekonać, że to jest ideologia, a nie ludzie. Prawda? W, w Niemczech jest też podobnie. Widziałem takie badanie: największy sprzeciw wobec migrantów jest na wschodzie, gdzie jest ich stosunkowo mało. Ci ludzie, którzy widzą tę różnorodność, korzyst, kontaktują się z nią, dla nich to jest jakby coś bardziej bardziej oczywistego czy normalnego. Więc ja myślę, że tutaj mamy do czynienia trochę z takim testowaniem naszej wrażliwości i z tym, żebyśmy zapadli na taką ślepotę moralną i powiedzieli róbcie co chcecie, jeżeli tylko uważacie, no właśnie, że Mówi pan, że to sobie, służy tak? znieczuleniu społeczeństwa. Tak uważam, Tak, dlatego tym bardziej trzeba o tym mówić. I dlatego tym bardziej są ważne te działania ludzi, którzy jednak się temu sprzeciwiają, jadą tam, mówią. No tak, ale o Ale kolejną ofiarą tego postępowania może być samo społeczeństwo, może być Absolutnie. pan, mogę być ja. Oczywiście. Mogą być wszyscy, dokładnie wszyscy. Według widzimy się jakiegoś. I pan i ja to możemy stać się kozłem ofiarnym, tak? Tak. jeżeli w nas się ulokuje ten ten, ten target, ten cel tego, tej, tej nienawiści, i, i w nas się to skieruje. skieruje. Oczywiście. Dlatego to jest takie niebezpieczne. Dlatego to jest sadyzm właśnie i większość ludzi nie rozumie, że sami mogą stać się za moment przedmiotem tego sadyzmu. Dlatego, że to naprawdę kwalifikacja jest bardzo prosta. Po prostu taka władza sadystyczna patrzy, kto się nadaje do tego, żeby go nienawidzić i z tego wyciągnąć jak największą korzyść. I może być tak, że w jednym państwie będą to Żydzi, w innym to będą Romowie, w innym to będą cykliści albo biegacze. I mówię to zupełnie poważnie, bo tutaj to jest absolutnie arbitralny wybór. Jeżeli w Polsce okazało się, że może można nastawić społeczeństwo przeciwko rodzicom dzieci z niepełnosprawnością, to wie Pan, można wszystko. No, no, to, to dla mnie to, to, myślę, to był naj... Proszę zwrócić uwagę, jakie to było działanie polskiego państwa. Są ludzie, którzy potrzebują pomocy, i co się robi w związku z tym? Po pierwsze atakuje się ich oczywiście i to bezpardonowo się ich atakuje, zarówno na poziomie propagandy, jak i na zwyczajnym poziomie ludzkim, a później pokazuje się, że to jest ich wina, że ci, którzy tak bardzo krzyczeli w ich obronie mają teraz zapłacić więcej, bo wprowadzenie daniny solidarnościowej jest w pewnym sensie moim zdaniem pokazaniem, następnym razem jak będziecie kogoś bronić, to się zastanówcie, czy wam się to opłaca, prawda? Dlatego, że jak jesteście tacy szybcy do pomocy, to proszę bardzo teraz pomagajcie. Można było rozwiązać ten problem w inny sposób, prawda? Ale znowu dla mnie paradoksalnie ta cała sytuacja także była próbą pokazania, to ich wina, że teraz wy musicie więcej płacić, prawda? Bardzo perfidna, moim zdaniem, próba znowu skłócenia społeczeństwa i pokazania, że coś tutaj jest nie tak, nie z władzą, tylko z pewną grupą społeczną, które... i teraz sami jesteśmy sobie winni, że do tego doprowadziliśmy. To są, to są bardzo trudne dla mnie procesy i, i one, muszę powiedzieć, mnie bardzo przygnębiają, to znaczy ja mam wrażenie, że już zaczynam popadać w jakieś takie depresyjne w ogóle myślenie, jak na to wszystko patrzę, po prostu tak, się, tak nie można rządzić. Po prostu tak nie można rządzić. Nie można być sadystą e, i tłumaczyć ludziom, że władza polega na nienawidzeniu. Władza, władza to jest zupełnie coś innego. To jest koordynacja, to jest rozwiązywanie problemów, o których mówiliśmy wcześniej. No a sadyzm, jest, sadyzm władzy jest oparty po prostu wyłącznie na nienawiści. Chciałem wrócić do tytułu pańskiego eseju, który nie oddaje jego zawartości, ale. Jest najtrafniejszą być może syntezą stanu społecznej świadomości. A tytuł brzmi: Jesteśmy torturowani monologami idiotów. No i tutaj, dlaczego, pytanie do Pana, jako też znawcy lingwistyki, prawniczej i nie tylko, dlaczego najwyższymi autorytetami współczesnych społeczeństw, a zwłaszcza Polaków, są politycy, którzy. Półinteligenckim bełkotem mówią rzeczy do użygu banalne, tak. a my wisimy im wszystkim na ustach i, jakby to z Ewangelika pało, e eliminujemy wszystkich, którzy właściwie, a przynajmniej, no nie wiem, no eliminujemy z życia publicznego przez, e przez omisję, przez e uniknięcie e ludzi, którzy. Z którymi ten bełkot polityków można porównać i obnażyć fakt, tak. że on jest bełkotem. Dlaczego tak się dzieje? To, to, to ma katastrofalny wspólnie. Tak, to bardzo, na... wie pan, to jest bardzo złożone, złożone zagadnienie. Znowu ja lubię o nim myśleć w kategoriach nie tylko takich czysto instytucjonalnych, ale właśnie takich psychologiczno-społecznych. Bardzo złożone, złożone zagadnienie. Mówi się, że generalnie wszyscy, którzy teraz żyjemy, jesteśmy. Pod wpu... Zmienia się idea doskonałości czy autorytetu. Mnie się kiedyś wydawało, mam nadzieję, że panu także, że doskonałość, autorytet, mądrość, to są rzeczy, które powinno się traktować jako pewien wzorzec, do których powinno się dążyć, które się powinno szanować. Otóż świat nam się zmienił w taki sposób, że doskonałość staje się opresją. To znaczy, to jest związane między innymi z rewolucją informacyjną, którą mamy wiele osób na ten temat pisze, że kiedy że jak to się mówi, zawsze gdzieś na świecie jest jakieś czteroletnie chińskie dziecko, które robi 10 razy lepiej to, co pan robi, albo to, co ja robię. Tak, to jest oczywiście przykład, który pokazuje, że jeżeli ma pan się porównywać z całym światem, to zawsze znajdzie się ktoś, kto jest mądrzejszy, ładniejszy, yy, szybszy, sprawniejszy w jakiejkolwiek dziedzinie. I teraz to powoduje, że doskonałość, kto, czyli ktoś, kto jest na przykład lepszy, staje się w pewnym razie problemem. I to, to wiele osób nad, o, o tym pisze. A dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Dlatego, że wtedy, kiedy pojawia się polityk, który jest zwyczajny, który ma na przykład jak Trump zbyt długi krawat, a więc nie stosuje się do zasad, które w cywilizowanym świecie panują, który na przykład przeklina, który takim przykładem był Andrzej Leper, który nie będzie już w Wersalu, prawda? Pojawia się polityk, który sobie pozwala na hamskie odzywki, bardzo brutalne. To proszę zwrócić, co się, co się okazuje. On już nie jest takim niedoścignionym autorytetem, kimś doskonałym, z którym w ogóle się nie ma jak równać, tylko staje się kimś swojskim. I teraz. Ponieważ świat zaczyna coraz. świat nie szuka autorytetu, tylko świat szuka potwierdzenia, że jestem OK. Czyli jeżeli ktoś swoją postawą, na przykład swoim wykształceniem, swoim sposobem mówienia wprowadza kogoś w kompleks, to, to nie uzyska popularności. Natomiast jeżeli pojawia się ktoś, kto jest swojski, ktoś, kto jest uśmiechnięty, ktoś, czyje oczy nie przejawiają jakiejś szczególnej prawda, mocy intelektualnej, a jest coraz więcej takich osób. Ktoś, kto Mówi ostro, zdecydowanie i prosto przy okazji, znowu odwołuje się do Trumpa, prosty język, prostacki język Trumpa jest ogromnym atutem politycznym. To nagle okazuje się, że zmienia się panu wizja tego, do kogo pan ma się równać, prawda? Już nie do nienościnnego autorytetu, tylko do kogoś, kto jest absolutnie normalny, zwyczajny, a nieraz jest po prostu zwyczajnym hamem. Przepraszam, że tak mówię, ale tak jest. Bardzo często do polityki tacy ludzie trafiają. Więc paradoksalnie okazuje się, może nie paradoksalnie, zmiana znowu na poziomie psychologiczno-społecznym. Powoduje, że coraz większą atrakcyjnością mogą się cieszyć ludzie głupi, dlatego że oni nie wywołują poczucia dysonansu poznawczego i tego, że ja się czuję gorszy, bo jeżeli on jest głupi i ja jestem głupi, to jesteśmy tacy sami. Jeżeli on jest posłem, politykiem czy ministrem, no to być może ja też mogę być, prawda? Taką, I... taką teorię ukuto dla slapstickowych komedii z lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Że bohater filmiku musi być głupszy od ciebie, i wtedy ten film będzie miał na pewno powodzenie. Ale to, proszę pana, to jest, to jest prawda uniwersalna. Ja, kiedy analizowałem w mojej książce utwór mojego syna, czyli Kiskam, gdzie on gra takiego nieudacznika, który jest na kursie chłopaków, dotyczą, który go uczy, jak podrywać dziewczyny, i później jest ubrany zupełnie nieodpowiednio, nie umie tańczyć. Okazuje się, że jest takie zjawisko, które właśnie w hip-hopie, przynajmniej w twórczości mojego syna się pojawia, które się nazywa Antybraga. Braga to jest chwalenie się, pokazywanie się, jaki jestem bogaty, ile umiem, natomiast antybraga jest czymś zupełnie odwrotnym. Ja siebie poniżam w pewnym sensie, pokazuję, że jestem głupi, nie, nie potrafię tańczyć, jestem nieudacznikiem i w ten sposób zyskuję sympatię. To jest ten sam proces, dokładnie ten sam proces, który zmienia nam zupełnie obraz świata. Musisz być swojski, musisz być normalny, żeby ludzie poszli za tobą, no a niestety, ponieważ mądrość jest rzadsza niż głupota, to. Masz chyba większą szansę na zwycięstwo w wyborach, paradoksalnie, kiedy jesteś albo udajesz głupkę. Kreska. Jaka jest, y, jaka jest pańska definicja wolności? Czym ona jest dla pana i czym hmm. powinna być dla społeczeństwa? Z okazji 11 listopada miał się odbyć taki wielki koncert w Poznaniu z okazji święta Niepodległości, gdzie poproszono wiele osób. Ja też zostałem poproszony, żeby napisać taki esej dotyczący właśnie wolności. No ja wtedy przypomniałem oczywiście znane powszechnie to rozróżnienie Berlina pomiędzy wolnością negatywną i wolnością pozytywną. I wie pan, dla mnie ważne jest to, żeby znaleźć jakiś kompromis pomiędzy tymi dwiema wolnościami, bo jest pewnym problemem Polski, nie tylko Polski i liberalizmu generalnie, że on postawił na wolność negatywną, przez którą rozumiemy po prostu pewną przestrzeń, która jest ludziom dawana i w której się mówi im róbcie co chcecie. No i problem polega na tym, że ludzie często nie wiedzą czego chcą. I to wiemy znowu z wielu, z wielu analiz, boją się wyborów. I dlatego między innymi w tym tekście napisałem... Po co rynek, wolny rynek, jeżeli nie ma się, nie wie się, co chce się sprzedawać albo nie ma się za co kupić, prawda? Albo po co droga albo autostrada z Warszawy do Lizbony, skoro się nie wie, po co ma się tam pojechać albo nie ma się pieniędzy na paliwo, żeby to zrobić. Więc wydaje mi się, że pewnym jakby lekarstwem na to, żeby liberalizm, a w związku z tym i demokrację liberalną uratować, jest jednak zwrócenie uwagi na to, że Wolność, jak mówił Berlin, ma te dwa aspekty. Tak? Z jednej strony musi być wolnością od przymusu, musi być przestrzenią, w której wszyscy mamy swobodę działania, ale z drugiej strony, musi tam w tej wolności być ten element pozytywny, element podmiotowości, element celu, który chce się realizować, bo jeżeli właśnie wszystkim się mówi, Rób ta, co chce ta, no to, to to nie jest do końca rozwiązanie. Oczywiście ono dla nas wydawało się rozwiązaniem po niewoli, powiedzmy, PRL-u, prawda? Wtedy, kiedy nagle wolność przyszła, i nie było tej wolności negatywnej, wolności od przymusu, bo przymus był, państwo opresyjne było, to nam wystarczało przez jakiś czas, ale moim zdaniem na tym między innymi PIS wygrywa, że on rozumie, że dla ludzi ważniejsza jest wolność. Często ta, ta, ten, ten pozytywny aspekt wolności, który właśnie jest nie tyle e, wolnością, która jest jak tam i wolnością, która ma środki i ma też cele, które może realizować. Pan, ja, mimo że krytykuję prawo i sprawiedliwość za wiele rzeczy, nie krytykuję prawa i sprawiedliwości, na przykład za program 500. Może dlatego właśnie, że ja pochodzę z tej sławy, która jest niewielką mi miejscowością i znam ludzi, którzy po prostu cierpią z tego powodu, że nie mają pieniędzy, żeby swoje dzieci zabrać nad morze, nad polskie morze, prawda? czy w góry. Muszą im odmawiać rzeczy, które mają rówieśnicy i danie tym ludziom pieniędzy po to, żeby oni mogli poczuć się normalnie, ma bardzo duży element progodnościowy, bardzo duży element progodnościowy. Ten, ten, ten program ma mnóstwo wad, nie ulega wątpliwości, ale ma tę jedną wielką zaletę, że on próbuje uzupełnić, coś dać więcej niż tylko wolność negatywną. prawda, Dać środki, a przez pewną narrację także cele i, i za tym ci ludzie poszli. To znaczy moim zdaniem w Polsce Brakowało przez tzw. trzecią rzecz pospolitą tego skupienia na, na, na tej drugiej wolności, na tym, żeby wiedzieć, co chce się zrobić i mieć za co, prawda, żeby, żeby uzupełnić tę wolność negatywną. Ja, dla mnie ja, ja lubię myśleć o wolności jako pewnego rodzaju, może powiedzieć, takim złotym środku, pomiędzy wolnością negatywną i wolnością pozytywną. I myślę, że wszyscy, dla których ważny jest liberalizm czy demokracja, powinni tak o niej myśleć. I tak pochopnie. Nie lekceważyć tych wszystkich działań, które spotkały się jednak z, z dużym odezwem po stronie ludzi, co oznacza, że prawdopodobnie przynajmniej na jakimś poziomie były potrzebne i były słuszne. To jaki przymiotnik należy dodać, panie profesorze, do słowa demokracja, aby ona odpowiadała ideałowi demokracji profesora Marczaka? Wie pan, no to, to nie jest oczywiście mój wymysł. Bardzo często mówimy o tej dobrej, prawdziwej demokracji jako demokracji liberalnej, rozumiejąc przez to demokrację opartą na wolności, ale właśnie na wolności rozumianej... Zarówno jako wolność negatywna, jako wolność, wolność od przymusu, jak i wolności pozytywnej, wolności do, która jest właśnie oparta na tym, że, że nie tylko mam przestrzeń, ale mogę w niej działać i wiem, jak w niej działać. Prawda? Jak mówię, to od nas wymaga, moim zdaniem, jako społeczeństwa i państwa pewnego nadrobienia, ta, ta kwestia tej, tej pozytywnej, pozytywnej wolności. Natomiast jednocześnie z, z tą wolnością, jak zwykle, z tą, z, która jest elementem liberalnej liberalizmu, jest związana jakaś odpowiedzialność, prawda, którą nam, której nam też często brakuje. Ja wie pan, ja się ostatnio bardzo dużo zastanawiam nad tym, czy ta wolność, która jest widoczna także na zupełnie innym poziomie, no już od niczego i od jego tezy, że Bóg umarł, mamy też wolność na każdym innym poziomie, nie tylko na poziomie państwowym, prawda? Nie wiem, wolność o charakterze relacyjnym, seksualnym, nie wiem, jakimkolwiek innym. Okazuje się, że to także jest wolność negatywna. Ona jest, jest wolnością od pewnego rodzaju przymusu. Wszystko wolno. Pytanie jest takie, czy w tych wolnościach ludzie także wiedzą dokładnie, jak działać, tak? czy, ten, czy ten pozytywny element w tej przestrzeni wolności jest wystarczający. Właśnie kiedy nie ma już ideałów, nie ma autorytetów, nie ma celu, nie ma, nie ma, nie ma pomysłu. Jest tylko przestrzeń, w której, w której można działać. Prawda? Więc te, to pytanie o to, jaka ma być ta wolność, i czy ona ma być wolnością wyłącznie negatywną, czy ma mieć ten dodatkowy element, jest bardziej uniwersalnym pytaniem, nie tylko państwowym pytaniem. Jest bardzo głębokim, cywilizacyjnym wręcz pytaniem, myślę, z którym musimy sobie, z, z którym musimy sobie radzić. Ja mam takie doświadczenie z wielu rozmów, że yy, dla ludzi coraz mniejszą wartość ma po prostu w pewnym sensie pusta wolność. Znaczy, wolność, która jest tylko przestrzenią, w której wszystko wolno. Bardziej, coraz bardziej, zwłaszcza młodym ludziom, zależy na tym, żeby właśnie mieć, żeby wiedzieć, co zrobić. A o ile jest mnóstwo ludzi, którzy mówią, wolność negatywna jest ważna, wolność negatywna jest ważna, walczcie o nią, jest niewiele osób, które potrafią powiedzieć, co z tą wolnością zrobić. Tak? I to jest pewne zadanie, moim zdaniem, bardzo poważne, zwłaszcza w świecie, w którym autorytety upadły, w którym religia, która była takim, taką maszyną wyznaczania pewnych celów transcendentnych, już nie funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, bo też straciła swój, swoją rolę to jest bardzo poważny moim zdaniem cywilizacyjny problem, przed którym stoimy, więc on nie jest tylko państwowy. A ta demokracja liberalna po której stronie tego schematu Izaja Berlina się mieści. No wie pan, jest ja bym... bardziej wolnością od czy wolnością do. Ja myślę, że jak popatrzymy historycznie, to tak jak mówię, ponieważ ona nam szczególnie się wzmocniła, ta, ta, ta idea tej demokracji liberalnej z tymi dodatkowymi elementami po II wojnie światowej, która była po prostu tragedią przymusu i tragedią opresji, to w sposób naturalny ważniejsza była ta wolność negatywna, żeby były pewne przestrzenie chronione na przykład przez prawa człowieka w której nie może państwo wkroczyć. I my mieliśmy dokładnie taką samą sytuację w 89 roku. Ona zawsze, kiedy się jej nie ma, znaczy wolność zawsze zaczyna się od wolności negatywnej. Musi się zaczynać od wolności negatywnej. Bo ona jest warunkiem sine qua non. No jak nie ma pan przestrzeni, w której pan może działać w ogóle, bo ona jest panu zabrana, może nie siedzi pan w więzieniu, albo jest pan właśnie, nie wiem, nie ma pan paszportu, w związku z tym nie ma pan, wy, gdzie wyjechać, no to w ogóle nie ma sensu zastanawiać się, co mam zrobić ze swoim życiem, no bo, no bo nie ma przestrzeni, w której mogę to robić. Więc sposób naturalny Wolność zaczyna się od wolności negatywnej, ale w pewnym momencie przychodzi pytanie, no dobrze, ale co ja mam z nią zrobić, prawda? Kiedy już się pocieszyłem, że mogę właściwie pojechać wszędzie. To muszę zadać sobie pytanie, ale dokąd warto? Tak? Czy wszędzie warto? To są już pytania z zakresu wolności pozytywnej. Albo właśnie, kiedy mam ograniczone środki, to w ramach wolności negatywnej muszę wybrać, prawda? czy wydać na to, czy na to, czy pojechać tu, czy pojechać tam, jeżeli w ogóle takie pytania sobie zadaję. Więc ja bym chciał, żeby, albo nawet nie, żebym chciał. Moim zdaniem jest konieczne, żeby demokracja liberalna, zachowując opiekę nad yy, wolnością negatywną, bo ona jest, jak mówię, warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym, przechyliła się w stronę właśnie wolności pozytywnej i bardziej zajęła się tym, czy ludzie mają środki do realizacji wolności negatywnej i czy umieją sobie wyznaczać cele samodzielnie, do tego, żeby te, 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 to realizować. Ten sadyzm, o którym mówiliśmy, to też jest jeden ze sposobów wyznaczania celów. Tak? Władza mówi: Niech waszym celem będzie nienawiść. Tak to, i, I dlatego tak dużo ludzi za tym idzie. Prawda? Prawda? Chodzi o to, żeby te cele były inne, żeby one były godne, tak? a nie niegodne, bo sadyzm, nienawiść jest niegodnym celem. No, i w związku z tym pytanie, jak to zrobić? Liberalizm ma z tym problem, bo, bo zawsze myśli, że ogranicza wtedy wolność negatywną, kiedy mówi ludziom, co mają z nią zrobić. No, ale tutaj wchodzą wielkie maszyny, prawda, totalitarne, skrajna prawica, także skrajna lewica, że są bardzo chętne do tego, żeby ludziom powiedzieć, co mają robić. To, to jest dla mnie wielki problem. Jest odpowiedź na pana pytanie, moim zdaniem, jest taka. Musi się ta demokracja liberalna w tym, w tym suwaku Berlina przesuwać od wolności negatywnej do wolności pozytywnej, w tym sensie, że chronić negatywną, ale bardziej zajmować się pozytywną, tak myślę. A czy nie mamy w Polsce takiego problemu, że, yy, że wolność yy, część ludzi, część społeczeństwa realizuje poprzez odbieranie wolności innym? No tak, bo to też jest jakiś cel. To też jest tak, jakiś cel. No wie pan, są takie dowcipy, że jakby mamy. Dobrą zazdrość i złą zazdrość na przykład, prawda? Czyli taką zawiść, prawda? Dobra zazdrość polega na tym, że jak widzę, że ktoś ma lepiej, to sobie myślę, ja też chciałbym mieć lepiej. Natomiast ta, ta zła zazdrość, czy zawiść polega na tym, że jak widzę, że ktoś ma lepiej, to chciałbym, żeby miał gorzej, prawda? To jest równanie w dół. To też jest jakiś cel. Tak? To też jest jakiś cel. No i teraz, jeżeli państwo i tak zwane autorytety państwowe czy polityczne promują taką właśnie wizję, że zamiast starać się, żebyś ty miał lepiej, staraj się, żeby inni mieli gorzej, prawda? To też jest jakiś cel. Tak jak mówię, on jest niegodny. On, pa, państwo nie powinno go promować w żaden sposób. Nikt go nie powinien przyjmować, bo on nie daje szczęścia wcale. Tak? On daje jakąś taką, taką gorzką satysfakcję, tylko z tego, że sąsiadowi też się gorzej powodzi, prawda? Ale, to, ale pan, proszę zwrócić uwagę, że to jest rzecz. Która moim zdaniem jest absolutnie kluczowa także dla klasy politycznej. Ta klasa polityczna liberalna, która powiedzmy rządziła Polską w III Rzeczpospolitej, moim zdaniem za bardzo była skupiona na wolności negatywnej, a za mało na budowania pewnej wizji, która dawałaby ludziom poczucie uczestnictwa, wspólnoty, bycia razem. Moim zdaniem nie uruchomiała rytuałów takich, które powodowałyby, że ludzie są ze sobą. Znowu, możemy się śmiać z miesięcznic smoleńskich, tak? ale one, rytuał ma bardzo dużą siłę dla pewnych o, ludzi, tak, prawda? Tak. Uczestnictwa, bycia razem, Ryd, wspólnego tak. śpiewania. Wie pan, to są strasznie stare, starodawne emocje, prawda, które są w tym. To, to są ważne elementy, więc ja sobie marzę o takiej demokracji liberalnej, która będzie stała na straży wolności negatywnej, ale będzie budowała pewne wizje wspólnoty, wspólnego działania, będzie dbała o środki, będzie dbała także o cele. Być może to wymaga nowych ludzi, po prostu, prawda? Chociaż ja, jak obserwuję także tych starych ludzi w polityce, to myślę, że oni też się zmieniają i dojrzewają do tego i wiedzą, że to także jest potrzebne. To jest bardzo optymistyczna wizja. W związku z tym mam nadzieję, że równie optymistyczna będzie pańska odpowiedź na moje ostatnie pytanie. Poprzedzone prośby o zabawienie, o wyciągnięcie szklanej kuli z kieszeni i <laughs> przepowiednie, tak. co Polaków i Polskę czeka w najbliższych, tygodniach, miesiącach, latach. Będzie dobrze, czy będzie źle? Ja jestem optymistą generalnie życiowym, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. I cały czas wspominam przy takich okazjach, jak rozmawiałem właśnie o tym, co się w Polsce dzieje, takie zdanie, które kiedyś powiedział mi Sergiej Gołubo, który jest moim kolegą, prawnikiem, który pracuje w Rosji, zajmuje się prawami człowieka, więc to jest naprawdę twardy facet, który powiedział, że, ma, że on uważa, że to, co się w Polsce dzieje, to nie jest epidemia, tylko szczepienie. To znaczy, że my z tego wyjdziemy silniejsi, bardziej odporni i zrozumiemy, że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze. A zwłaszcza ta negatywna, i że można ją utracić. I ja myślę, wie pan, kiedy patrzę na to, co się dzieje na przykład w mediach społecznościowych, które jeszcze były ileś tam lat temu zdominowane absolutnie przez taką właśnie narrację sadystyczną, taką często bardziej skrajnie prawicową, to się bardzo zmienia. Jest tam więcej ludzi z większą świadomością. Na początku w tych wszystkich protestach, w których chodziliśmy, byli ludzie właściwie tylko starsi ode mnie, ja byłem tam najmłodszy. Teraz jak nieraz się idzie na takie protesty po tych ostatnich wydarzeniach, często jest się najstarszym człowiekiem, jest dużo młodych ludzi, którzy przychodzą, którym się po prostu państwo nie podoba. Ja mam nadzieję, że to się wszystko dobrze skończy. Tak naprawdę, no naprawdę jest moja głęboka nadzieja w tym sensie, że doświadczyliśmy tego, może musieli, musieliśmy tego doświadczyć. Może ludzie, jacyś ludzie, nasi współwatele musieli wyrazić swoją frustrację w taki sposób. Na szczęście... Znaczy, powiedziałbym tak, naprawdę mogło być gorzej. Ja, ja, kiedy to się wszystko zaczynało i szło w tym kierunku, muszę powiedzieć, że ja się spodziewałem, że będzie gorzej. To znaczy, yy, takie sytuacje naprawdę mogą doprowadzić do jeszcze większej eskalacji agresji niż to widzieliśmy na przykład w takich akcjach jak zabójstwo prezydenta Adamowicza. To naprawdę może się źle potoczyć, jeżeli, bo to, to jest igranie z ogniem. Więc ja myślę, że jeżeli to ma być taka lekcja, w której po prostu zniszczono instytucje, ale może udało się uniknąć przynajmniej w dużym zakresie zniszczenia ludzi, to, to to jest lekcja, którą być może, której potrzebujemy tak? i mam nadzieję, że Sergiej ma rację, że będziemy po prostu mądrzejsi po tym i że uda nam się demokratycznie doprowadzić do tego, że wrócimy na właściwy, właściwy tor, mądrzejsi wszyscy, i sędziowie, i lekarze, i politycy, i prawnicy, no i że po prostu to doświadczenie będzie jakimś takim doświadczeniem kształtującym po prostu nas wszystkich. Taką mam nadzieję i z taką mam nadzieję, możemy nadzieją zakończyć też tę naszą rozmowę, żeby nie było tak całkiem pesymistyczne. Rzadko nam się, proszę Państwa, zdarza, żeby rozmowy z cyklu Allegro Manantropo kończyły nam się akcentem optymistycznym. Dzisiaj skończyło się optymistycznym, za co niezmiernie jestem wdzięczny mojemu rozmówcy, panu profesorowi Marcinowi Matczakowi. Bardzo serdecznie dziękuję Bardzo panu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Państwu dziękuję również i zapraszam na kolejne odcinki Allegro tropo Do widzenia.